I chciałam Państwa przywitać już oficjalnie na pierwszym z sześciu webinarów, które dotyczą tego, jak radzić sobie z projektami online, kiedy jest się instytucją kultury w trakcie pandemii. Tak można byłoby powiedzieć w skrócie. Nasz dzisiejszy webinar dotyczy tworzenia strategii produktów IT w odniesieniu do celów instytucji kultury i możliwości organizacyjnych i będzie prowadzony przez Krzysztofa Urbańskiego, którego widzą Państwo w drugim oknie. Krzysztof Urbański jest projektantem, analitykiem oraz doradcą w zakresie użyteczności serwisów internetowych i aplikacji. Współtworzył takie projekty jak Wolne Lektury, Otwarte Zabytki, czy też Profilaktyka Aty, ale pewnie powie Państwu kilka słów o sobie w dalszej części. Zanim oddam mu głos, chciałam przede wszystkim jeszcze zaprosić Państwa na kolejne wydarzenia z cyklu. Mam nadzieję, że do wszystkich Państwa dotarły maile z rozpiską naszych webinariów, będzie ich łącznie sześć. Po tym spotkaniu również wyślę do Państwa maila z podziękowaniem i przypomnieniem pozostałych tematów wraz z datami i linkami. Dodam również, że po każdym takim webinarium będzie dyżur ekspercki, osoby, która dane webinarium prowadziła. Dyżur z Krzysztofem Urbańskim odbędzie się jutro o godzinie 9 rano. Linka zaraz podeślę Państwu na czacie oraz wyślę mailem. Także gdyby ktoś z Państwa miał jakieś dodatkowe pytania, na których odpowiedź czas nie znalazłby się podczas dzisiejszego spotkania, zapraszamy jutro na dyżur ekspercki, na którym będzie można jeden na jeden z Krzysztofem o różnych ciekawych wątkach, które dzisiaj zaprezentuję, porozmawiać. Chciałam jeszcze dodać, że te webinaria nie odbyłyby się, gdyby nie dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci, także bardzo dziękujemy. I na koniec już z mojej strony chciałam jeszcze powiedzieć, że w trakcie tych webinariów, czy w trakcie całego projektu, będziemy też Państwa ankietować jako uczestników, jako użytkowników różnych platform, ale też pracowników instytucji kultury. Chcielibyśmy przebadać, jak Państwa instytucje radzą sobie w tych czasach oraz jakby, jaki by jest odzew z Państwa strony na projekt przez nas przygotowany. Także będę również wdzięczna za wypełnienie ankiet, które trafią do Państwa drogą mailową. I już oddaję głos Krzyśkowi. Krzysiek, możesz włączyć prezentację. Myślę, że to jest dobry moment, żeby już tę prezentację otworzyć. Także ja dziękuję. Ja będę również monitorować czata, gdyby ktoś z Państwa miał pytania w trakcie prezentacji Krzyśka. Bardzo proszę kierować swoje pytania na czacie, który jest w okienku w prawym dolnym rogu. Dziękuję i zapraszam. To teraz ja witam serdecznie. Bardzo, bardzo jest mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie do tego webinarium. Ja nazywam się Krzysztof Urbański i chciałbym Państwu powiedzieć o tworzeniu strategii produktów IT, czyli w takim moim ujęciu, jak nie znaleźć się w tak zwanym marszu ku klęsce. Ale zanim do tego przejdę w ogóle, to chciałbym kilka takich formalnych aspektów. Trochę dużo tego materiału mam, więc ja będę trochę gonił, ale gdybym się zapędził, to proszę oczywiście przerywać, napisać na czacie, żeby coś wytłumaczyć szerzej. Tak jak Natalia powiedziała, ja mam przewidziany dla Państwa dyżur w dniu jutrzejszym, ale również jeżeli ten termin by Państwu nie odpowiadał, jeśli chcieliby Państwo o czymś porozmawiać, a akurat nie w tym terminie, albo chcieliby Państwo coś dopytać, ale na przykład nie na forum ogólnym, tylko prywatnie, to na końcu będą dane kontaktowe do mnie. Proszę się ze mną kontaktować, nie ma problemu, ja chętnie w miarę możliwości oczywiście podpowiem, doradzę, skonsultuję, opowiem coś więcej albo nakieruję na miejsca, gdzie można się więcej dowiedzieć. I chwilkę opowiem o mnie. Tak jak już
Natalia wspomniała, ja się zajmuję analityką i projektowaniem systemów. Od ponad 10 lat współpracuję z Softwarehouse'em Swedenborgską, gdzie zajmuję się zarówno analizą biznesową, jak i zarządzaniem produktem ogólnie rozumianym, produkowanym przez Softwarehouse dla klientów oraz business developmentem. Ten szeroki zakres wynika z tego po prostu, że już dosyć długo tam, dużo czasu tam spędziłem. Oprócz tego prowadzę własną działalność konsultingową w ramach verifyidea.com. Konsultuję projekty zarówno dla startupów, NGO-sów, większych firm. W ciągu robię to od jakichś 15 lat i mam już dosyć szeroki przegląd tego, co może się nie udać. I mam nadzieję, że będę mógł się tymi doświadczeniami z Państwem podzielić. Oprócz tego doradzam w takim programie preakceleracyjnym Reaktor X dla startupów oraz na końcu zaznaczyłem Blockchain Lunatic, ponieważ od jakichś 3-4 lat pasjonuję się technologiami blockchain i zdecentralizowanymi finansami, ale dzisiaj nie o tym. Za to, żeby pokazać taki trochę związek tematyczny z Państwa branżą. Od ponad 20 lat udzielam się w teatrze amatorskim i organizuję przeróżne wydarzenia kulturalne właściwie w całej Polsce. To już są setki wydarzeń zorganizowanych w tym czasie i współpracowałem w ramach tych wydarzeń zarówno z moimi domami kultury, dużymi muzeami, galeriami, teatrami, nawet domami parafialnymi. Więc problemy, bolączki i realia instytucji kultury trochę znam. To nie jest tak, że to jest dla mnie świat zupełnie obcy. Ale przechodząc już do tematu dzisiejszego webinarium. Czym jest ten marsz ku klęsce, o którym ja wspomniałem na początku? I ten termin tak naprawdę jakby zagościł za sprawą książki Edwarda Jordona Marsz ku klęsce. To jest książka z 97 roku, właściwie dla, tak jak tu jest w podtytule napisane, dla projektantów systemów, gdzie Edward Jordan pokazuje różne problemy, które występują w trakcie realizacji projektów, kiedy można przewidzieć, że projekt, w który jesteśmy zaangażowani, pewnie niedobrze się skończy. Problemy z projektami informatycznymi są przeróżne i ich bolączką jest to, że często o tym, że mieliśmy problem rok temu, dowiadujemy się dopiero, gdy coś nie wychodzi na samym końcu. I ten mój marsz ku klęsce ja będę definiował troszeczkę inaczej niż Edward Jordan. Ja tutaj głównie zapożyczyłem sformułowanie i chciałbym przejść przez kilka takich aspektów, które z mojego doświadczenia, to są wszystko rzeczy, które ja jakoś widziałem, które sprawiają, że projekt zmierza ku klęsce, że jakby nie ma tam szczęśliwego zakończenia na końcu i to się nie może skończyć sukcesem. I zacznijmy od pierwszego, najważniejszego powodu, dla którego projekty kończą się niepowodzeniem. I ten powód określam jako to, co robimy, nie bardzo będzie komukolwiek potrzebne. I tutaj jest cały szereg aspektów tego, w jaki sposób to może nie być komukolwiek potrzebne. Przede wszystkim takich projektów jest masa. Tu zaczynając, najwięcej przykładów w tym obszarze to są przykłady z tak zwanej bańki startupowej z przełomu lat 2000, kiedy powstawała cała masa różnych aplikacji, które właściwie potrzebne były tylko dlatego, że twórcy stwierdzili, że właściwie nikt tego jeszcze nie zrobił. Ale to, że nikt tego jeszcze nie zrobił, to wcale nie znaczy, że to jest komukolwiek potrzebne i to wcale nie znaczy, że to jest dobry pomysł. Nawet zazwyczaj to, że nikt tego jeszcze nie zrobił, to jest taki pierwszy sygnał, że może jest powód, dla którego nikt tego jeszcze nie zrobił. Może jest powód, dla którego coś takiego nie istnieje. I warto się nad tym zastanowić, ponieważ jeżeli zaczniemy stąd, jeżeli zaczniemy od pomysłu, który właściwie nie do końca wiadomo, po co takie coś mielibyśmy tworzyć, to później chociażbyśmy wszystko zrobili dobrze. Wszystkie te problemy zresztą tak mają to do siebie, że choćbyśmy później zrobili wszystko dobrze, to niestety jest szansa, że to nie skończy się sukcesem i że
w późniejszym etapie natrafimy na problemy. I tu najczęstszym objawem tego, że to nie jest nikomu do niczego potrzebne, jest, że świetnie zrealizowaliśmy projekt. Ten projekt jest naprawdę przeprowadzony perfekcyjnie, ale na końcu nikt tego nie używa. Na końcu, mimo tego, że udaje nam się docierać do ludzi, no oni przychodzą i sobie odchodzą i właściwie to nie wiadomo po co to jest. Ale załóżmy nawet, że tworzymy coś, co jest komuś potrzebne, co udało nam się stwierdzić, że tak, faktycznie jest na to potrzeba i ktoś mógłby skorzystać na tym naszym pomyśle, to powstaje drugi problem, również bardzo powszechny, zwłaszcza w organizacjach, nie w firmach, w organizacjach pozarządowych, ale nie tylko. To jest częsty przykład, że stworzymy coś, co ma sens, ale nie wpisuje się w misję naszego i w zadania naszej organizacji, naszej firmy. Zrobiliśmy coś, co jest bardzo fajnym produktem, ale z naszego punktu widzenia jest wyłącznie kosztem, ponieważ mimo tego najgorzej wtedy, jeśli taki produkt odnosi spektakularny sukces, no bo co z tego, że to jest fajny produkt, skoro no, my nie bardzo wiemy, co z tym robić. To tylko zabiera nam czas, zabiera nam zasoby, musimy poświęcać na to pieniądze, żeby to utrzymywać, a właściwie nie chcemy tego robić. To nie jest naszym korem. Ja tutaj nie będę wytykał nikogo palcami, nie będę pokazywał projektów, jakby oczerniał projektów, w których brałem udział, ale to znowu, to jest również niestety przypadek, który często widziałem, gdzie organizacja coś zrobiła, ale tak naprawdę nie do końca tego potrzebowała. Takim przykładem bez nazywania jest bardzo często w dużych firmach, jak tworzy się jakiś projekt, typu, nie wiem, robimy stronę internetową, no to do tej strony internetowej to była zwłaszcza plaga jakieś 10-15 lat temu. Skoro robimy stronę internetową, to cały silnik pod tę stronę internetową też trzeba przygotować. Nie możemy skorzystać z żadnego istniejącego, ponieważ mamy, nasze wymagania są unikalne, nasze potrzeby są unikalne, więc my musimy zrobić coś dla siebie. No tylko tak naprawdę, jak już ten projekt się skończy, to się okazuje, że to, co właśnie stworzyliśmy, ten silnik, jest nam do niczego niepotrzebne. Że my chcieliśmy tę stronę i ta strona fajnie, że działa, ale utrzymywanie tego silnika no już niekoniecznie. I tu jest cała, tu mógłbym podawać całą masę przykładów, więc później będę pokazywał, jak unikać tych problemów. Tu jest cała masa przypadków, kiedy robimy coś, czego nie powinniśmy robić. Nawet jeżeli to jest dobry pomysł, nawet jeżeli to jest fajne i jeżeli ktoś tego potrzebuje, to nie my jesteśmy tą organizacją, tą grupą ludzi, która powinna to zrobić. Po prostu nie jest to nam do niczego potrzebne. Chociaż to jest częsty przypadek, kiedy taki temat jest dobrym tematem do spin-offu, kiedy zakładamy osobną organizację, osobną firmę, osobny projekt, tylko poświęcony temu wybranemu zagadnieniu. Jeszcze będę później do tego wracał. Kolejna rzecz, jeżeli nawet zrobimy coś, co jest komuś potrzebne i czego my potrzebujemy, co jest nam potrzebne ze strategicznego punktu widzenia, to może się zdarzyć tak, że to nie będzie działać jak powinno. I to może nie działać jak powinno na dwa sposoby. Pierwszy bardzo powszechny sposób to jest to, że zapomnieliśmy o kontroli jakości w trakcie. I po prostu produkt, który wytworzyliśmy, jest fajny, ale ma masę błędów. I to jest przykład, tutaj przykładem, który akurat mogę wytknąć i chętnie wytknę, jest wiele projektów administracji publicznej, które systemów obsługi obywateli, mieszkańców, które są bardzo potrzebne zarówno nam jako obywatelom, czyli użytkownikom, jak i miastu czy państwu, ponieważ to usprawnia procesy, ale zdarza się, że jakość tego oprogramowania, że jakość tego, z czego nam przychodzi korzystać, jest tak niedobra, że ciężko jest nam z tego korzystać. Tutaj znowu, przypadków jest masa, ktokolwiek na przykład rejestrował samochód parę lat temu, wie, że system CEPiK na przykład był bolączką wielu urzędów przez wiele lat, mimo tego, że to jest co do zasady bardzo dobry, potrzebny i wartościowy system. I ja nie chcę tutaj wytykać i zwracać uwagę na czyjąkolwiek winę, bo to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że efekt finalny, mimo tego, że pomysł był dobry, pomysł był dobry, jest potrzebny,
to przez to, że to nie działa tak, jak powinno, że pojawiają się błędy, że nie udaje nam się zakończyć pewnych procesów, no to finalnie no, ciężko powiedzieć, żeby to był sukces. I to jest jeden ze sposobów, z objawów, jak coś może nie działać, jak powinno. Jest też drugi, kiedy coś nie działa, jak powinno, w tym sensie, że niby robi to, co ma robić, ale efekt końcowy jest nie taki, jak potrzeba. I tu moim ulubionym przykładem jest rozbieżność w rozumieniu obsługi księgowej przez młodych przedsiębiorców i firmy księgowe. Czy młodzi przedsiębiorcy, mi się wydaje, że skoro posiadają obsługę księgową firmy, to są zwolnieni absolutnie ze wszystkich odpowiedzialności, oni o tym w ogóle nie muszą myśleć. A to nie jest prawda, bo oczywiście pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje księgowe nadal oni ponoszą. Przy uproszczonej księgowości firma księgowa jest tak naprawdę doradcą i pomocą przy spełnianiu tych obowiązków, a nie zabezpieczeniem. W związku z tym w pewnym sensie ta usługa nie działa tak, jak powinna, ponieważ, a przynajmniej nie tak, jakbyśmy się spodziewali. Takich, znowu, tego typu przykładów, kiedy coś nie działa tak, jak powinno, kiedy my chcielibyśmy, żeby to działało po prostu inaczej, niż faktycznie działa i mamy inne oczekiwania, jest również dużo i to jest znowu coś, co zrobiliśmy, coś, co jest potrzebne, coś, co dla nas jest ważne, wydaje nam się, że działa, no ale nie działa tak, jak trzeba. Kolejnym punktem jest już to, że okej, to działa, nawet robi to, co trzeba, ale zainteresowane osoby, nasi użytkownicy nie potrafią z tego skorzystać. Zrobiliśmy to w taki sposób, że oni choćby się spędzali na tym dużo czasu, to po prostu nie wiedzą, jak doprowadzić ten proces do końca. Tu znowu takim przykładem, który ja często używam, a który już nie jest na szczęście aktualny, jest wypełnianie podatków, deklaracji podatkowych. To jest coś, co jest potrzebne zarówno nam, jak i Państwu. Działa tak, jak powinno. Te deklaracje robią co do zasady to, co powinny robić, ale przez wiele lat potrzebowaliśmy osobnych doradców, którzy nam powiedzieli, jakie liczby tam wpisać. I to jest zmora większości tego typu procesów sformalizowanych, gdzie proces jest potrzebny, jest wartościowy, robi dokładnie to, co powinien, ale jest tak skomplikowany, tak źle zaprojektowany, że osoby, które faktycznie miałyby wartość w skorzystaniu z danego procesu, z danej usługi, no nie wiedzą po prostu, jak to zrobić. Nie mogą z tego finalnie skorzystać. W przypadku systemów IT, systemów informatycznych, mówimy tutaj o różnych aspektach, ale w tym akurat punkcie skupiam się na użyteczności, czyli tak zwanym usability. Ja chwilkę później jeszcze będę o tym opowiadał, zahaczę ten temat, jak sobie z tym problemem radzić, ale zaznaczam, że to jest ten problem, w którym mamy produkt, on działa i niby wszystko jest dobrze, ale jak sadzamy przed tym człowieka, który ma z tego skorzystać, no to nie działa. No to w jakiś sposób to nie funkcjonuje tak, jak należy. I taki przykład ze świata IT, który niestety bardzo często się pojawia. Ludzie są przyzwyczajeni do korzystania z Google'a i z tego, w jaki sposób wyszukujemy w Google i że Google zgaduje i wie w jakiś sposób, co my chcieliśmy tak naprawdę wyszukać, niezależnie jaką głupotę tam do niego wpiszemy. I niestety tylko Google tak działa. Większość wyszukiwarek na naszych własnych stronach, w naszych własnych systemach nie jest taka sprytna. W związku z czym ludzie, którzy to są dobre wyszukiwarki, one działają zgodnie z przeznaczeniem, tak jak je przygotowaliśmy. Nawet możemy mieć do nich instrukcję, która objaśnia, w jaki sposób one działają i jak w nich wyszukiwać różne informacje. To nie zmienia faktu, że wielokrotnie się z tym spotkałem, robiąc badania użyteczności, że użytkownicy siadając przed taką wyszukiwarką po prostu nie wiedzą, jak z niej korzystać. Są przyzwyczajeni zupełnie do czegoś innego, inaczej sobie wyobrażają to działanie i nie umieją z tego po prostu skorzystać. Tutaj znowu kolejnym takim sztandarowym procesem z systemów IT są procesy rejestracji użytkowników, czyli tego pierwszego kroku do skorzystania z różnych systemów oraz procesy sprzedażowe. To są najczęściej optymalizowane procesy, najwięcej właściwie powstało różnego rodzaju opracowań, use case'ów, badań, literatury,
na temat tego, jak optymalizować te procesy, jak sprawić, że ludzie, którzy siadają do takiego procesu, są w stanie go ukończyć, ponieważ największą bolączką tych systemów zwykle jest to, że ktoś faktycznie na przykład chce kupić coś, wyklikał już w sklepie internetowym, że tak, wie, że zdecydował się, już jest pewien, tak, kupuje to i odpada w trakcie procesu zakupowego, ponieważ nie wiedział, jak doprowadzić ten proces do końca, jak doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, gdzie udało mu się zapłacić i zrealizować to zamówienie. No, tak jak mówię, to jest bardzo często optymalizowany proces, więc rzadziej już teraz występuje. 15 lat temu to był faktycznie problem, aczkolwiek nadal zdarzają się przypadki, gdzie nie działa to idealnie. Ja ostatnio kupowałem bilety do Zoo Warszawskiego poprzez stronę internetową i to nie jest prosty proces. Naprawdę musiałem się mocno gimnastykować i zastanawiać, jak zrobić, żeby to kupić, a moja żona odrobinę wcześniej w tym samym procesie po prostu odpadła. Stwierdziła, nie, ty to zrób, bo ja po prostu nie wiem. I to nie jest jej wina, to nie jest jej błąd, to jest błąd projektantów tego systemu. Czyli to jest czwarty problem. Mamy coś potrzebnego, jest to dla nas wartościowe, robi dokładnie to, co powinno robić, czego byśmy oczekiwali, ale nie umieją ludzie z tego skorzystać. Kolejny problem jest bardziej poważny, ponieważ to jest problem, w którym zainteresowani nie mogą z tego rozwiązania skorzystać. I tutaj mamy znowu dwa aspekty tego, w jaki sposób oni mogą nie móc skorzystać z tego rozwiązania. Pierwszy to jest aspekt dostępnościowy. Ja wiem, że odnośnie dostępności systemów IT będzie osobne webinarium, na które bardzo polecam, ponieważ to jest temat, który nie jest tak dobrze znany, a zwłaszcza różne jego aspekty, w sensie tutaj dostępność mamy na myśli taką faktycznie dostępność, że ktoś nie ma możliwości skorzystania. Na przykład taki klasyczny przypadek to jest osoba niewidoma, czy jest w stanie skorzystać z naszej strony internetowej, czy jest w stanie na podstawie naszej strony internetowej uzyskać te informacje, które by chciała, na przykład, nie wiem, godziny otwarcia urzędu, albo godziny otwarcia muzeów, albo numery kontaktowe do odpowiednich osób, albo jeśli to jest jakaś strona, która zawiera jakieś informacje, jest jakimś archiwum czy zbiorem danych, czy ta osoba też może z tego skorzystać, czy może przeglądać, czy może wyszukiwać informacje, czy jest w stanie dotrzeć do wszystkiego. I tutaj to jest bardzo ciekawy temat, polecam go zgłębić, żeby w ogóle wiedzieć, jakiego rodzaju to są wyzwania. Tu takim analogią do tego, co wszyscy znamy, znowu są dla osób niepełnosprawnych, nie wiem, przejścia podziemne bez windy, gdzie po prostu taka osoba zwykle nie jest w stanie pokonać tego przejścia podziemnego. A nawet jak ta winda jest, to czy ta winda działa? Czy po prostu przejścia podziemne nie są najlepszym rozwiązaniem zwykle komunikacyjnym? Czy podjazdy? Jest cała masa przykładów źle zaprojektowanych przestrzeni miejskich z punktu widzenia osób niepełnosprawnych, ale też z własnego doświadczenia wiem, że na przykład osoby z wózkami dziecięcymi mają dokładnie te same problemy. I to jest ten jeden aspekt, ale nie tylko, tutaj powinniśmy mieć na uwadze nie tylko osoby takie, o których wiadomo, że mogą mieć problemy, typu właśnie osoby niewidome czy osoby niesłyszące, ale jest cała masa ludzi, o których nie spodziewalibyśmy się, że te problemy mogą mieć. Na przykład osoby, które nie rozróżniają kolorów, osoby, które mają jakieś dysfunkcje motoryczne, nie są w stanie, to jest typowy przykład, jeżeli nie jesteśmy w stanie, mamy takie malutkie elementy na ekranie, w które trzeba kliknąć, jest sporo osób, które po prostu ma z tym problem. Czy w urządzeniach fizycznych, ja będę później podawał przykład książki, w której te przykłady są bardzo dobrze opisane. Ale znowu, tutaj odsuńmy to jeszcze na bok, ta dostępność niekoniecznie musi się wiązać z tym, że dana osoba ma jakieś ograniczenia fizyczne, zdrowotne, żeby skorzystać z naszego produktu. Wyobraźmy sobie sytuację, w jakiej ta osoba się znajduje. Na przykład, jeżeli tworzymy coś, usługę, oprogramowanie dla osób pracujących na budowie i ta osoba pracuje zwykle w zgiełku, w hałasie, w ciężkich warunkach, w warunkach, w których jest dużo pyłu, w których nie ma zwykle komfortu takiego, że można sobie usiąść gdzieś spokojnie i zapoznać się z różnymi rzeczami.
Jak taka, jeżeli dla takich osób projektujemy, to musimy to brać pod uwagę, że to nie jest takie zwykłe siedzenie przy biurku, gdzie jesteśmy w stanie skupić się na czymś i spokojnie taką czynność wykonać. I tu znowu, miałem przykład, robiłem badanie użyteczności systemów telefonicznych dla pewnego banku, gdzie to był jeden z przykładów, gdzie osoby obsługujące na budowie musiały się pewnych informacji dowiedzieć po prostu w trakcie. No i pytanie, czy nasz system jest dostosowany do tego, żeby taka osoba miała szansę z tych usług skorzystać, tych informacji, te informacje znaleźć i wykorzystać. I jest trzeci aspekt, bo to były te dwa aspekty, że mamy ograniczenia zdrowotne, motoryczne, jakieś wynikające z naszych fizycznych ograniczeń, mamy ograniczenia związane z kontekstem, w jakim się znajdujemy. I jest trzecia rzecz, ograniczenia związane z naturą tego, co dostarczamy. Tutaj przykład prawny. Czy jeżeli dostarczamy jakieś dzieła, nie wiem, zdjęcia, obrazy, czy przekazujemy informacje, w jaki sposób te obrazy mogą być wykorzystywane? Kto i na jakich zasadach może je wykorzystywać? I znowu wiem, że jest zaplanowane webinarium poświęcone tylko temu tematowi i jeżeli tworzymy tego typu usługi, narzędzia, to naprawdę bardzo warto się z tym zapoznać, w jaki sposób informować, jakie rzeczy brać w ogóle pod uwagę, w jaki sposób informować o tym, co użytkownicy nasi mogą z tym zrobić. Jeżeli tutaj przykład, korzystałem kiedyś z bazy, szukałem bazy dźwięku, potrzebowałem dźwięku do nagrań i znalazłem oczywiście ileś takich źródeł. I niestety baza, w której znalazłem dźwięk, który mnie interesował, który chciałem wykorzystać, w żaden sposób nie dawała mi gwarancji, nie pokazywała mi w żaden sposób informacji, czy ja faktycznie z tego dźwięku mogę skorzystać w takim kontekście, w jakim chciałem go wykorzystać. Nie było jasnej informacji o licencji, nie było jasnej informacji o prawach autorskich, o tym, co ja tak naprawdę kupuję, kupując ten dźwięk. No i to sprawia, że ja nie mogę z tego skorzystać po prostu, mimo tego, że to wszystko jest potrzebne zarówno mi, jak i organizacji, działa jak powinno, umiałem skorzystać, no ale nie mogłem skorzystać, bo nie wiedziałem, czy jak to wykorzystam, to czy nie naruszę prawa. Innym przykładem jest porady prawne. Czy porada prawna, jeżeli mamy na przykład usługę świadczącą porady prawne przez internet, to czy osoba, która korzysta z tych naszych porad prawnych, będzie w stanie z tych porad prawnych skorzystać. Czy dajemy odpowiednie gwarancje, czy dajemy odpowiednio, czy odpowiednio prezentujemy informacje i wiarygodność tych informacji w taki sposób, że osoba, która z tych informacji skorzysta, będzie mogła z nich skorzystać. To jest, tego typu przykładów jest mnóstwo, jeszcze będę później do tego wracał. Kolejny aspekt, bardzo popularny, niestety jeden z powszechniejszych. Zrobiliśmy coś, co jest potrzebne, coś, co jest dla nas ważne, powinno nam działać na naszą korzyść, realizować nasze cele, naszą misję. Działa jak powinno, da się z tego skorzystać, sprawdziliśmy, że osoby, które są zainteresowane, mogą z tego skorzystać, że faktycznie umieją i mogą, że to jest dla nich przydatne, no tylko problem jest taki, że ci ludzie nie mają pojęcia o tym, że my istniejemy. I tu jest takie słynne powiedzenie, jeżeli nie mogę czegoś wygooglać, to nie istnieje. Jeżeli coś nie istnieje w Google, to znaczy, że nie istnieje, ale to nie jest tylko ten przykład. To jest bardzo częsty przykład projektów, zwłaszcza w instytucjach pozarządowych, instytucjach rządowych też, że tworzymy dużo naprawdę przydatnych rzeczy i zawodzimy w tym etapie mówienia o tym, rozpowszechniania o tym informacji, sprawiania, że ktoś w ogóle ma szansę się o tym dowiedzieć. Będę jeszcze chwilkę opowiadał o tym, jak temu zapobiec. Kolejna rzecz, już teraz przechodzimy do takich trochę techniczno-logistycznych aspektów. Wymyśliliśmy sobie coś potrzebnego nam i użytkownikom, wszystko jest z tym ok, no tylko niestety źle policzyliśmy. W trakcie projektu okazuje się, że budżet, który na to mieliśmy, nie pozwala nam po prostu stworzyć tego. I to znowu, to wbrew pozorom nie powstaje tak często, ponieważ jednak te budżety jakoś na tym się skupiamy. W ogóle jest taka, te aspekty, o których teraz będę mówił, to są aspekty, na których nie będę się za dużo skupiał, ponieważ
na nich jest chyba nawet za dużo uwagi w trakcie realizacji projektów względem tych poprzednich. I akurat takie budżetowanie to jest coś, co staramy się robić, ale tu zwrócę uwagę na kilka elementów, o których warto pamiętać, bo czasami zaskakują pod koniec projektu, że skończył się budżet, a tam jest jeszcze worek bez dna potrzeb. Kolejna rzecz, co się może stać, że projekt się nie uda, że nigdy tego projektu nie skończymy. Jeżeli nie zaplanujemy sobie tego do projektu odpowiednio, jeżeli nie stworzymy dobrego harmonogramu i nie ustalimy, co i kiedy ma się skończyć, to jest szansa, że będziemy ten projekt tak robić i robić i robić, aż do momentu, w którym stwierdzimy, dobra, już starczy, mamy dość, nie mamy już pieniędzy, nie mamy już energii, nie mamy ochoty, czas to zakończyć. Znowu, będę opowiadał, jak tego uniknąć, ale to jest niestety, może nie bardzo częsty, ale zdarzają, widziałem takie przypadki, zarówno w organizacjach, jak i w firmach, gdzie zaczynamy projekt nie do końca dobrze zdefiniowany, zwłaszcza te aspekty, które były poruszone wcześniej, te 7 poprzednich punktów nie zostało dobrze zaadresowanych, w związku z czym projekt się non-stop zmienia, non-stop zmieniamy jego zakres, wymagania i w związku z tym nigdy do niego nie dojdziemy, ponieważ za każdym razem, gdy wydaje nam się, że on już się skończy za 3 miesiące, to po 3 miesiącach potrzebujemy kolejne 3 miesiące i tak w nieskończoność. I takich projektów widziałem niestety za dużo. I już dochodzę do końca, jak widać tych aspektów jest trochę. Jeszcze 2 ostatnie. 9 aspekt to jest taki, że wszystko się udało. Projekt jest nawet potrzebny, dobry, działa, udało nam się go zbudować, skończyliśmy go na czas, czy w jakimś tam skończonym czasie udało nam się go wyprodukować i uruchomić, ale nie zadbaliśmy o to, żeby ktoś wiedział, jak się tym posługiwać. I po 3 latach mamy taki projekt, ale nikt już nie wie, jak to działa. I to zaskakująco często występuje w firmach, zwłaszcza w dużych firmach. Miałem kiedyś, nie tak dawno, przypadek, gdy analizowaliśmy system dużej korporacji, system był stworzony w latach 70., obsługiwał całą tę korporację. To był system zarządzający właściwie wszystkimi procesami takimi niskopoziomowymi w korporacji, system typu ERP. I w całej korporacji została jedna osoba, dosłownie, która rok później odchodziła na emeryturę i to była ostatnia osoba, która cokolwiek wiedziała na temat tego systemu, która wiedziała, jak on został zbudowany, jak on działa, jakie ma ograniczenia, a systemy budowane 50 lat temu nie są łatwe w analizie, są właściwie niemożliwe do odtworzenia, tam tyle już rzeczy narosło, że to właściwie niemożliwe do odtworzenia na żywym organizmie, co to właściwie robi, jakie są zależności wynikające z tego, co tam funkcjonuje. I to są niestety bardzo częste przypadki, że posiadamy systemy, które są super potrzebne i ważne, ale zapomnieliśmy, że w organizacji czy w firmie zmieniają nam się osoby, zmieniają się ludzie i nie przekazaliśmy tej informacji dalej, w związku z czym system działa i wszystko jest okej, ale jak próbujemy coś z nim zrobić, to się okazuje, że nikt nie wie, jak tam coś zmienić, nikt nie wie, jak zrobić to, co robił ten pan, który odszedł rok temu na emeryturę i nikt już nie wie, jak to zrobić. I ostatni punkt. Zbudujemy, stworzymy coś potrzebnego, wartościowego, co działa i działa dobrze i zapomnieliśmy, że utrzymanie tego po prostu kosztuje. I musimy zamknąć projekt, bo po prostu nie stać nas na jego funkcjonowanie. Tu analogią bardzo typową z takiego życia codziennego jest, jeżeli ktoś sobie kupuje na przykład zbyt drogi samochód, zdecydowanie zbyt drogi samochód, którego obsługa późniejsza przerasta czyjeś możliwości, zarówno nie wiem, ubezpieczenie, eksploatacja, już sam fakt, że trzeba nie wiem, chociażby chronić ten samochód, okazuje się, że te koszty nie zostały wzięte wcześniej pod uwagę i o ile w samochodzie jesteśmy w stanie, samochody wiemy, jak działają, wiemy, przynajmniej większość z nas, jakie koszty się z nimi wiążą i tu jesteśmy w stanie to przewidzieć, w systemach IT jest to trochę bardziej skomplikowane.
I to jest takie 10 punktów, które ja zebrałem z mojego doświadczenia. Niestety do każdego z tych punktów jestem w stanie przypisać projekt, w którym brałem udział, albo gdzieś obok niego stałem, albo naprawiałem taki projekt, gdzie te problemy wystąpiły. I jedną z charakterystyk tych problemów jest to, że te końcowe punkty, budżet, harmonogram, przekazanie wiedzy, czy nawet koszty utrzymaniowe, to jest coś, co wydaje, znaczy to jest naturalne w miarę. Dla osób prowadzących projekty to nie jest specyfika wyłącznie projektów IT, więc tutaj rzadziej widzę problemy. W sensie te problemy występują oczywiście, tak jak powiedziałem, ale zdecydowanie rzadziej się z nimi spotykam. Natomiast punkty od 6 w górę to są punkty, z którymi spotykam się bardzo często. Ponieważ to bardzo często to jest specyfika projektów IT i specyfika działania w tym ekosystemie, co sprawia, że nie jest dla nas naturalne rozwiązywanie tych problemów. No ale skoro już powiedziałem, co może pójść nie tak, to teraz postaram się Państwu pokrótce opowiedzieć, jak sprawić, jak się zabezpieczyć przed tym, żeby nie poszło źle, jak się nie znaleźć na tej drodze ku klęsce, jak się nie znaleźć w marszu ku klęsce. I zaczniemy od końca, od tych najprostszych rzeczy. Pierwszy problem, że zbudujemy je, będzie nas stać na utrzymanie. Żeby upewnić się, że to nas nie spotka, to musimy sobie zadać trochę pytań i na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim, czy budżet przewiduje utrzymanie takiego systemu, gdzie przez utrzymanie mam na myśli to, że jeżeli na przykład mamy aplikację, która działa gdzieś na zewnętrznych serwerach, no to za te serwery trzeba płacić. Jeżeli to jest aplikacja działająca na naszej wewnętrznej infrastrukturze, to ktoś tę infrastrukturę musi utrzymywać, za tę infrastrukturę też trzeba płacić. Jakoś to musi funkcjonować. Przejdziemy za chwilę do tego, że ktoś się tu musi opiekować. Jeżeli mamy serwis informacyjny, albo mamy przynajmniej część informacyjną w naszym serwisie, kto będzie tam dodawał treści. Bardzo częstym niestety przypadkiem, czy coś, co bardzo długo używałem jako taki sztandarowy przykład tego problemu, to jest strona instytucji, firmy, nieważne, która zawiera dział aktualności. I w tym dziale aktualności, jak ktoś wchodzi na naszą stronę, to widzi ostatni news, ostatnią aktualność, marzec 2015, coś się stało. Jak patrzymy na coś takiego, no to od razu wiemy, że coś jest nie tak, że skoro ostatnia aktualność na tej stronie jest z marca 2015, to mamy wrażenie, że od 5 lat nikt tam nie zaglądał i nikt się tym nie interesował, w związku z czym raczej nie powinniśmy ufać treściom, które są zawarte na innych podstronach, bo skoro aktualności nikt nie aktualizuje, no to pewnie reszty też nie. Kolejny przykład to są blogi, różnego rodzaju blogi firmowe, blogi instytucyjne. Dużo czasu często spędza się na tym, żeby taki blog zaprojektować, wymyśleć, pięknie wizualnie przedstawić i zapomnieliśmy w budżecie przyszłym ustalić, że ktoś te treści na tego bloga musi przygotowywać, że te treści nie przygotowuje się po godzinach, w 15 minut, tylko trzeba zaplanować czas i trzeba znaleźć osobę, która jest w stanie takie rzeczy robić. Trzeba zaplanować, jak często mają się te treści powtarzać. I tak jak mówię, trzeba zaplanować też czas na to. Największym zmartwieniem, największym takim błędem popełnianym w tym przypadku jest założenie, że ktoś to będzie robił po godzinach albo w czasie wolnym. To jest oczywiste, że ten czas wolny nie istnieje, a jeżeli wprost nie zapiszemy sobie, nie zaplanujemy sobie tworzenia tych treści, to one po prostu nie będą powstawać. Chyba że ktoś ma pasję do tego, to jest inny przypadek. Ale też znowu, musimy wtedy mieć taką osobę, która to będzie robić. Kolejna rzecz, bardzo istotna i coś, co zwracam na nią szczególną uwagę, bo inaczej, bardzo często się zapomina o tym, że te nasze produkty, te nasze systemy i aplikacje, strony internetowe, one się psują. Mogą się psuć na dwa sposoby. Po pierwsze, coś nie zostało po prostu zrobione dobrze i to się zdarza. To są systemy informatyczne są skomplikowane i zwyczajnie zdarza się popełniać błędy i te błędy występują. I bardzo rzadko się zdarza,
żeby firma, która dostarcza takie rozwiązanie, czy programista, który dostarcza takie rozwiązanie, żeby udzielał nam dożywotniej nieograniczonej gwarancji na to, co dostarczył. Raczej jakieś małe błędy to jeszcze jest w stanie poprawić, ale jeżeli coś zostało odebrane i później się okaże, że to nie działa tak, jak powinno, no to to jest coś, co trzeba poprawić i za to trzeba dodatkowo zapłacić, na to też trzeba zaplanować czas. Trzeba się wcześniej umówić, w jaki sposób to będzie obsługiwane. Ale to nie jest jedyna forma tego, jak coś się może popsuć. Popsuć się też może w taki sposób, że po prostu świat się zmienił, sytuacja się zmieniła, wyszedł nowy system operacyjny na telefony, zmieniły się usługi, z których korzystaliśmy, nie wiem, usługa map, usługa, z której pobieraliśmy informacje, no i najzwyczajniej nasz system przestał działać, ponieważ tamto się zmieniło i trzeba ten system naprawić, dostosować do nowych okoliczności i sprawić, żeby on dalej działał tak, jak powinien. I to trzeba zaplanować i warto o tym myśleć jeszcze zanim się zaczęło pisać taki system, że to musi być w budżecie, to musi być też zaplanowane w takiej formie, że ktoś będzie miał na to czas, zwłaszcza gdy mówimy o usługach, jakby rzadziej się to pomija w takich usługach, ale jeżeli mówimy o usługach w jakiś sposób krytycznych, które udostępniają informacje, które są istotne i powinny działać non stop, no to musimy zaplanować, że nawet jeżeli mamy umowę gwarancyjną z jakąś firmą, która nam to dostarczyła, to że jeżeli coś się popsuło, to nie zostanie naprawione za 3 tygodnie, tylko na przykład następnego dnia roboczego, albo przynajmniej zostanie rozwiązany problem następnego dnia roboczego. Warto o tym pamiętać. Kolejna rzecz, o której znowu często się zapomina, co się stanie, jeżeli będziemy chcieli coś zmienić. Co jeśli za pół roku uznamy, że coś w tej aplikacji, w tej stronie, w tym systemie, w tym projekcie, chcielibyśmy zmienić grafikę, tło, funkcjonalność jakąś. Musimy to mieć przewidziane po prostu. Trzeba mieć przewidziane w głowie, że w przyszłości budżet musi zakładać, że mamy pieniądze na to, że coś się zmienia. Chcemy coś po prostu zmodyfikować. I kolejna rzecz, to trzeba się zastanowić, czy to, co stworzyliśmy, za 3 lata nadal będzie działać. To jest przykład aplikacji mobilnych na telefony. To nie jest takie oczywiste, że aplikacja, którą dzisiaj stworzyliśmy, za 3 lata na telefonach, które będą za 3 lata, będzie nadal działać, że w systemie operacyjnym, które będą za 3 lata, będzie działać. Jeżeli dzisiaj stworzyliśmy stronę internetową, znowu, nie jest takie oczywiste, że strona internetowa za 3 lata to jeszcze pewnie będzie działać, ale za 5, za 10 lat. Tutaj jest przykład wielu aplikacji wykonanych w dość egzotycznych, no może obecnie egzotycznych, na czasy, kiedy te aplikacje były tworzone, niezbyt egzotycznych technologiach typu Flash, typu jakieś stare biblioteki Java. Tu są jeszcze ZUL, jest masa technologii, które były kiedyś stosowane, obecnie nie są już po prostu wspierane przez przeglądarki. Taki system, który stworzyliśmy 10 lat temu i nie planowaliśmy go przebudowywać, jest szansa, że po prostu dzisiaj już nie będzie działał. Jeżeli ten system ma działać długo i chcemy minimalizować ryzyko, że będziemy musieli go przebudować, stworzyć od nowa, istotnie odświeżyć po paru latach, to warto mieć to na uwadze już od samego początku. Kolejny aspekt, za kilka lat nikt nie będzie wiedział, jak tego używać. Tu jest w miarę proste, jak to rozwiązać. Po pierwsze, kto zna odpowiedzi na pytania z poprzedniego punktu, tego dotyczącego utrzymania, czyli kto wie, jak to wszystko robić. Nawet jeżeli to wiemy, to warto, żeby istniała w organizacji ta wiedza, kto to wie i że ta wiedza jest przekazywana dalej. W szczególności, żeby pracownik, który na przykład kontaktował się z firmą programistyczną i on jedyny wie, z kim się kontaktować, żeby jak odejdzie, żeby komuś to przekazał. Też warto wyznaczyć taką osobę, która wie, jak to działa, która po prostu jest za to odpowiedzialna i przekazuje tę wiedzę dalej. Warto mieć procedurę, że okej, jeżeli ten system ma być używany przez na przykład wszystkich, przez całą organizację, to jak przyjmujemy nowych pracowników, to musimy mieć w procedurach, że okej, oni muszą się tego systemu nauczyć. Sami z siebie nie zaczną wiedzieć, jak tego używać. Nie będę się na tym długo skupiał, bo to często jest już zaadresowane. Ja to zostawiam jako taką listę przypominajek, że warto o tym pamiętać już planując projekt. Kto wie jak i dlaczego to zostało zbudowane? Te wszystkie punkty, o których wspominałem, o których za chwilę będziemy opowiadać,
Dobrze, żeby ktoś wiedział, dlaczego takie, a nie inne decyzje zostały podjęte, albo żeby to gdzieś było spisane. Idealnie, jakby gdzieś było spisane, ale realia są takie, że to ktoś po prostu wie. I warto, żeby była wiedza gdzieś w organizacji, do kogo dzwonić, kogo się pytać o to, dlaczego ten system działa tak, jak działa, dlaczego został zbudowany tak, jak został zbudowany i na przykład teraz trzeba go przebudować. Gdzie to wszystko jest spisane? Niestety spotkałem się z sytuacjami, gdzie tej dokumentacji powstawało dużo, ale nikt nie wiedział, gdzie ona jest, nikt nie wiedział, gdzie tych informacji szukać. Zbyt dużo dokumentacji to jest też problem. I jest problem, z którym się bardzo często spotkałem, zwłaszcza parę lat temu. Teraz się odchodzi od tworzenia wielkich stosów dokumentacji, ale jeszcze 10-15 lat temu często widziałem, że są kilkutysięcznostronicowe opracowania dotyczące systemu, których nikt absolutnie nie czytał. Ja byłem często pierwszą osobą w projekcie, która w ogóle się z tym zapoznała, bo to ktoś tworzył tylko po to, żeby tworzyć. I super istotne, nawet jeżeli mamy zadbane o to, że faktycznie mamy te procedury, mamy te miejsca, gdzie to jest spisane, zadbaliśmy o to, żeby to było spisane, przekazuje się to, kto to aktualizuje i uzupełnia to, co zostało spisane. W trakcie życia projektu dużo rzeczy się zmienia. Podejmujemy nowe decyzje, zmieniamy pewne aspekty, zmienia się otoczenie, zmienia się to, w jaki sposób z tego korzystamy. Ważne, żeby ta dokumentacja, którą mamy stworzoną, żeby ktoś pamiętał o tym, że to też trzeba aktualizować i żeby znaleźć na to czas, zaplanować na to budżet, pamiętać po prostu o tym, że to jest ważne. Kolejny aspekt, problem, że nigdy nie skończymy. I tutaj zaznaczyłem najczęstsze przypadki, z którymi ja się spotkałem, dlaczego taki projekt nigdy nie był kończony, dlaczego się wykolejał po drodze. Pierwsza rzecz, nowe wymagania, nowe okoliczności. Prawda jest taka, że jak długo byśmy nad systemem informatycznym nie myśleli przed jego stworzeniem, jak bardzo byśmy nie próbowali go doprecyzować, jeżeli ten projekt będzie trwał dłużej niż miesiąc, to w trakcie tego projektu świat się zmieni, nasze postrzeganie tego projektu się zmieni i będziemy się musieli dostosowywać. Pojawią się nowe okoliczności typu nowe technologie, ktoś zrobił coś podobnego jak my, ktoś zrobił coś, co świetnie się łączy z naszą usługą, z naszym produktem. Musimy się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości. Ale warto się zastanowić, czy to, że... Osobna kwestia to jest, po prostu uzmysłowiliśmy sobie, jak już zobaczyliśmy to, co tworzymy, to jest najczęstsze, to w tym momencie uzmysłowiliśmy sobie, ok, wtedy zapomniałem, no bo nie wiedziałem, że trzeba to powiedzieć, ale przecież ten system musi mieć jeszcze to. Przecież tutaj, jak to klikniemy, musi być taka animacja. Przecież w ogóle musi być możliwość wgrania danych z pliku, no nie możemy tego wpisywać ręcznie. Musi być możliwość przeglądania raportów. Bardzo często to są rzeczy, o których zapominamy często w trakcie przygotowania analizy i zakresu projektu i one oczywiście naturalnie się pojawiają w trakcie, jak ten projekt powstaje, przypominamy sobie, okej, to musi być, tylko bardzo istotne i to jest sztuka sama w sobie, żeby ustalić, okej, czy to, co właśnie dodaliśmy do zakresu, czy to nie sprawia, że to, co wcześniej mieliśmy w zakresie, po prostu się przestaje mieścić w budżecie. Że jeżeli zrobimy to, co teraz wydaje nam się najważniejsze, to nie starczy nam budżetu, nie starczy nam czasu na zrobienie rzeczy, które również są istotne. I to jest tak, jak mówię, sztuka sama w sobie, trzeba się tego niestety nauczyć na błędach, ale warto o tym od samego początku myśleć. Znaczy zarządzanie zmianą w projektach IT jest super kluczowe. Zresztą wiem, że w trakcie tej serii webinariów będą również webinaria poświęcone temu, w jaki sposób organizować pracę w projekcie, zwłaszcza w metodykach zwinnych, które się jeszcze za chwilę pojawią. I tu widzę, że pojawiało się pytanie, czy otrzymam prezentację. Tak, ta prezentacja będzie dostępna. Wracając, bardzo ważne jest to, żeby te nowe rzeczy, które się pojawiają, żeby sprawnie zarządzać tym, co faktycznie tworzymy. W każdej chwili, żeby wiedzieć, co tworzymy i na kiedy. Bo w moich doświadczeniach spotkałem się z dwoma problemami. Pierwszy, popularny, ale dosyć łatwo wyobrażalny i zarządzalny. Nowe funkcjonalności oznaczają zwiększony budżet, bo ktoś musi je zrobić, wobec czego potrzeba więcej pieniędzy. I to się w miarę łatwo rozwiązuje. Gorsze jest,
Gorszy problem jest wtedy, kiedy mamy ustalony termin, na który musimy projekt dowieść, bo zostało coś ustalone. Na przykład projektu, który był wspomniany, w który byłem zaangażowany, wolne lektury. Tam sytuacja była taka, że w momencie, gdy zaczynaliśmy projekt, już została zaplanowana konferencja, duża konferencja z udziałem bardzo ważnych osób, na której projekt miał być zaprezentowany jako już działający. No i to jest oczywisty wymóg pod tytułem musimy zdążyć na ten dzień i tego dnia musi to działać. W związku z czym wszelkie nasze oczekiwania i słuszne potrzeby związane z tym, co się w projekcie musi znaleźć, które wynikały w trakcie, musieliśmy zawsze rozpatrywać pod kątem, ok, jeżeli chcemy zrobić to, to czego nie zrobimy, żeby to się mogło w projekcie znaleźć. Wbrew pozorom taki deadline, taki sztywny, naprawdę sztywny deadline pomaga, bo to pomaga po prostu zrozumieć, że faktycznie nie możemy tego przekładać w nieskończoność. Z kolei widziałem projekty, które były w nieskończoność przekładane, a nawet spotkałem się z projektem, w którym to nie zostało odpowiednio skoordynowane i poszła reklama w ogólnopolskim dzienniku, w gazecie ogólnopolskiej, pełnostronicowa reklama serwisu, który po prostu w dniu, kiedy ta reklama była publikowana, nie działał, bo się nie spięło i osoby się nie dogadały i z jednej strony wykonawca akceptował wszelkie zmiany w harmonogramie, a nikt nie skoordynował tego z działem promocji, że w takim razie promocja też się musi przesunąć w czasie. No i tu już poruszyłem to, że nowe wymagania okoliczności nie sprawiają, że nie dotrzymamy terminów, czy na pewno potrzebujemy wszystko, co na początku sobie zaplanowaliśmy, bo powiedziałem już, że w trakcie jak poznajemy to rozwiązanie, oswajamy się z nim, więcej o nim myślimy, rozmawiamy, wyobrażamy sobie, jak ono działa, pojawiają się nowe funkcjonalności, które odkrywamy, że są konieczne. Ten przykład, musimy móc wgrywać dane z plików. Nie możemy wymuszać, żeby ludzie wyklikali wszystko sobie w tym systemie, który zaprojektowaliśmy, bo przecież oni to przygotują w Excelu i my chcemy, żeby ten Excel został wgrany, albo ci ludzie przygotowują te dane, które chcemy wgrać już od 3 lat i mamy masę plików, w których te dane już są i po prostu trzeba je wgrać. To jest naturalne, że tego typu wymagania się pojawiają, ale warto również cyklicznie przeglądać, co mamy zaplanowane w projekcie, żeby zauważyć, czego już nie potrzebujemy, bo zdarza się, niestety rzadziej, ale zdarza się w każdym projekcie, że znowu to, co planowaliśmy na początku, wymagania, które wydawały nam się konieczne, gdy na początku myśleliśmy o projekcie, po 2 miesiącach tego, jak już trochę się oswoiliśmy, co w tym projekcie będzie, okaże się, że wcale nie są takie konieczne. I tu przykład znowu analogiczny, doszliśmy do wniosku, że tak, na pewno potrzebujemy wgrywać dane z plików. Pytanie, czy potrzebujemy w takim razie osobnego interfejsu, zbudować interfejs do tego, żeby te dane wprowadzać ręcznie z aplikacji? Zdarza się, że nie, że okazuje się, że ok, początkowo zakładaliśmy, że użytkownik będzie mógł sobie wprowadzić te wszystkie dane, wyklikać w naszym systemie, ale okazuje się, że to wcale nie jest potrzebne, że wystarczy możliwość wgrania tych danych z pliku, bo to i tak trzeba to zrobić, a tego drugiego już nie musimy budować. I tak w taki sposób można zadbać o to, że mimo tego, że dodaliśmy nowe wymaganie, coś usunęliśmy, często to, co akurat to jest taki przypadek, gdzie tą nową funkcjonalność jest łatwiej zrobić niż skomplikowany interfejs i na przykład jeszcze zaoszczędziliśmy czas. Ale żeby wiedzieć, że tak można zaoszczędzić, że tak można sobie pożonglować, to trzeba regularnie, cyklicznie i planowo przeglądać wymagania, żeby ustalić, okay, czego naprawdę potrzebujemy, co planujemy robić w przyszłości i niekoniecznie musimy to robić dalej. I tu naprawdę polecam ten webinar o metodykach prowadzenia projektu i o zarządzaniu projektem, ponieważ jestem pewien, że tam będą opowiedziane techniki zwinne, czyli to, co w kolejnym punkcie z wykrzyknikiem zapisałem, żeby ustalić, co faktycznie musimy zrobić. Bo to kolejne pytanie, czy to, co na początku sobie zaplanowaliśmy, wystarczy, żeby nasz system zadziałał. Znowu, posłużę się tym przypadkiem tego wgrywania danych z plików. No jeżeli nie mamy tego w planie, umówiliśmy się, że nie dodajemy nowych funkcjonalności, ale może się okazać, że bez tego po prostu nie wystartujemy.
Bez tego na datę premiery produktu nie ma szansy, żeby na przykład wprowadzić dane na czas. No i warto odpowiednio wcześnie zidentyfikować taki problem, żeby móc dostosować tak zwany nasz backlog, czyli zaplanowane funkcjonalności do wdrożenia, żeby to odpowiednio zmodyfikować. I kolejna rzecz odnośnie tego nigdy nie kończenia. Znowu, udręka przynajmniej parę lat temu, teraz z tego, co obserwuję, przynajmniej w projektach, z którymi ja się spotykam, mniej, rzadziej się o tym zapomina, ale super ważne jest to, żeby w projekcie zaplanować sobie testy, czyli że jeszcze będę o tym mówił, ale że ktoś sprawdza, czy to, co zostało dostarczone, faktycznie działa, ale nie wystarczy zaplanować testy. Musi być też zaplanowany czas na poprawianie rzeczy, które znajdziemy, że nie działają. Zawsze są takie rzeczy, które nie działają albo nie działają tak, jakbyśmy chcieli, więc trzeba zaplanować w harmonogramie czas na poprawki, bo jak się go nie zaplanuje, to znowu, to przesuwamy termin w nieskończoność, bo wychodzą nowe rzeczy. Jak mamy zaplanowany czas na poprawki, to też wiemy, co poprawiamy, a czego nie. Bo jeżeli mamy na poprawki zaplanowany tydzień, zidentyfikowaliśmy 10 problemów, wiemy, że na poprawienie 10 problemów potrzebujemy miesiąca, a mamy tydzień, wybieramy, ok, 3 problemy poprawiamy, resztę zobaczymy i robimy tyle, ile się da, ale te 3 muszą być poprawione, resztę tyle, ile się da. Żeby móc tak zrobić, trzeba to najpierw zaplanować. Jeżeli będziemy dostosowywać harmonogram i realizację projektu w trakcie, to jest spora szansa, że zaczniemy przesuwać termin w nieskończoność i będziemy mieli wrażenie, że to się nigdy nie kończy, bo wiecznie coś wychodzi, wiecznie coś poprawiamy ponownie. I ostatnia rzecz, znowu, rzadziej się obecnie spotyka, ale kiedyś to też była plaga, zaplanujmy czas na doprowadzenie tego systemu do stanu używalności. To, że jakiś system, strona internetowa, czy nawet aplikacja zostanie nam dostarczona, to jeszcze nie znaczy, że ona tego dnia będzie używalna. My musimy tam wprowadzić dane, jeżeli tych danych jest dużo, w szczególności jeżeli to jest jakaś baza wiedzy, jakiś katalog treści, to zwykle wprowadzanie tych treści trwa. I to trwa dłużej, niż byśmy tego oczekiwali. Projekt, w którym brałem udział rok czy dwa lata temu, to był projekt dla jednej z dużych korporacji, tak, baza danych o produktach, które ta firma sprzedaje. Jak się łatwo domyślić, jeżeli firma sprzedaje, ma w bieżącym asortymencie od 1000 do 10 tysięcy produktów, wprowadzenie informacji do systemu o tych produktach trwa. To jest proces zaplanowany na miesiące. I to trzeba po prostu przewidzieć, bo inaczej co z tego, że projekt dostarczymy, skoro nie jest w stanie, nie jest używalny od dnia, w którym go dostarczyliśmy. I tak jak mówię, te projekty, które łącznie z tym, o którym teraz powiem, to są rzeczy, które się w miarę pojawiają. Ostatnia rzecz, które w miarę są już ogarnialne, w sensie ja się spotykam z tym, że rzadko się o nich zupełnie nie myśli. Tak jak jeszcze 10 lat temu zdarzało się, że o wszystkich tych problemach po prostu ludzie nie zdawali sobie sprawy, bo nie brali ich pod uwagę, tak teraz to się zdarza rzadziej. Ostatnia rzecz, budżet. Czyli jak zapewnić sobie, że w trakcie się nie okaże, że kompletnie nas na to nie stać, co chcemy. Tutaj znowu przykład z rzeczywistości. Ktoś planuje zbudować dom i bierze pod uwagę cenę działki, bierze pod uwagę cenę domu, nie bierze pod uwagę kosztów pozostałych, które są różnorakie i mogą dotyczyć, nie wiem, kosztów doprowadzenia mediów, doprowadzenia działki do stanu, w której można coś wybudować. Już nawet pominę koszt przekształcenia działki. Dom mamy w stanie surowym, wyposażenie tego domu. Cała masa kosztów, które czasami nawet są dwukrotnie większe niż sam koszt postawienia tego domu, albo przynajmniej drugie tyle. Jeżeli tego nie weźmiemy pod uwagę, to jest spora szansa, że w trakcie się zorientujemy, że okej, nie stać nas na to po prostu i musimy to sprzedać, bo nigdy tego nie skończymy. I tutaj w projektach IT niestety to się też zdarza, tym bardziej, że projekty IT mniej mamy intuicji odnośnie ich kosztów. I jedna rzecz, którą podałem jako pierwszą z wykrzyknikiem, projekty IT są drogie. Przepraszam. Projekty IT są drogie z reguły. Dlaczego są drogie? Bo programiści, ja się śmieję, że programiści dużo jedzą.
programiści są kosztowni, osoby, które pracują przy projektach IT są kosztowni, to są osoby, które dużo zarabiają, mówiąc wprost, a taki zespół programistyczny to często są 3-4 osoby. Jeżeli ten koszt pomnożymy razy harmonogram projektu, czyli proszę sobie wziąć dowolną stawkę z ogłoszeń programistycznych, stawka, ile się płaci programiście, razy 3-4, razy 12 miesięcy czas realizacji projektu, plus jakaś marża firmy, która to wykonuje, jeśli robimy to przez zewnętrzną firmę, to zobaczymy, jakiego rzędu to są w ogóle kwoty, o których zaczynamy mówić na samo wykonanie, nie? Bez całej otoczki pod tytułem zarządzanie projektem, analiza, przygotowanie projektu technicznego. Te projekty są po prostu drogie. I dlatego pierwsza rzecz, na której warto się skupić, żeby nie znaleźć się w tym punkcie, gdzie w połowie projektu orientujemy się, że nas na niego po prostu nie stać, to nie robić go. Zamiast budować coś od nowa, bardzo często jest tak, że warto po prostu skorzystać z czegoś, co już istnieje. Istniejącego oprogramowania, które rozwiązuje 90% naszych potrzeb, jest dużo. Bardzo często dużo łatwiej jest dostosować siebie, czy własną organizację, czy nasze potrzeby do istniejącego oprogramowania, niż stworzyć nowe oprogramowanie. I ja bardzo często zachęcam, jeżeli ktoś przychodzi do mnie z propozycją, żebym przygotował projekt, pomógł zaplanować stworzenie czegoś, co już istnieje i można wykorzystać. Najpopularniejszy przykład, na szczęście już się bardzo rzadko pojawiający, ktoś potrzebuje skomplikowanej strony internetowej, w związku z czym po tą stronę internetową myśli, żeby stworzyć od nowa całą mechanikę działania, edycji, zarządzania tą stroną. To jest bardzo zły pomysł. Jakby problem pod tytułem tworzenie prostych stron, a nawet skomplikowanych stron internetowych, to jest problem, który został wielokrotnie rozwiązany i naprawdę nie warto tego robić od nowa. I takich przykładów, kiedy warto jest wykorzystać coś działającego, jest masa. To są różnego, tu mógłbym podawać masę przykładów projektów do zarządzania relacjami, kalendarzy. Bardzo często trzeba mieć dobre uzasadnienie i te uzasadnienia bardzo często istnieją. Ja nie mówię, że projekty IT nie mają sensu, ale trzeba mieć dobre uzasadnienie, żeby coś, co istnieje na rynku i można po prostu kupić, żeby tworzyć samemu. Więc najczęstszym rozwiązaniem problemu pod tytułem jak sprawić, że nie zabraknie nam pieniędzy w trakcie, to jest po prostu nie robić tego projektu informatycznego, kupić coś i wdrożyć. I to jest najłatwiejsze rozwiązanie, ale zdarza się, że nie ma, że po prostu nie ma takiego systemu, który odpowiada naszym potrzebom. W szczególności chcemy rozwiązać jakiś problem w sposób, który nie został wcześniej rozwiązany, trzeba to stworzyć od nowa. To się zdarza, ale warto się wtedy zastanowić, czy nie da się tego zbudować prościej, taniej. Tutaj posłużę się tym przykładem sprzed chwili. Jeżeli wprowadzamy dane do systemu, jeżeli tych danych zwłaszcza jest dużo, może nie potrzebujemy tworzyć komponentu do wprowadzania tych danych, takiego interfejsu, gdzie sobie to wszystko wyklikujemy. Może wystarczy, jak stworzymy procedurę, jak przygotować plik z danymi wejściowymi w Excelu i ten plik wgrać do systemu. To jest wbrew pozorom bardzo dobra metoda obsługi bardzo wielu systemów i nie trzeba wtedy tego interfejsu budować, zwłaszcza swojego. Często można wykorzystać po prostu fragmenty już istniejące. To jest znowu najczęstsze rozwiązanie tego problemu. I ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to już w tym chwilę mówiliśmy, ale jednym ze sposobów na upewnienie się, że nie skończą nam się pieniądze na prawie że samym finiszu naszej wycieczki, to że uwzględniliśmy w kosztach właśnie przekazanie wiedzy, testy, poprawki, utrzymanie i rozwój. Niestety często, znowu, teraz trochę rzadziej, bo tak jak mówię, te problemy, o których teraz mówiłem, rzadziej się już pojawiają, ale zdarza się nadal, że projekt się udał, ale trzeba go zamknąć zaraz albo jakiś czas po wdrożeniu z tego powodu, że nie ma po prostu pieniędzy na jego utrzymanie. I trzeba wiedzieć, że trzeba go wtedy po prostu zamknąć.
Kolejna rzecz, zainteresowani nie dowiedzą się, że to istnieje. I tu już o tym wspomniałem, jak tego nie ma w Google albo w innych przypadkach, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na TikToku i tu można wstawić sobie dowolną inną popularną platformę, to to nie istnieje. Jeżeli, a tam po prostu przebywają nasi użytkownicy, dlatego te frazy się tam pojawiają. Ludzie z tych serwisów korzystają, bardzo dużo ludzi z nich korzysta, w związku z czym często musimy tam po prostu być. Jeżeli nie da się nas znaleźć w Google, to z punktu widzenia świata nie istniejemy. Jeżeli nie ma nas na Facebooku, a nasza grupa docelowa spodziewa się nas tam znaleźć, to znowu z ich punktu widzenia nie istniejemy. Warto o tym pamiętać. Warto też pamiętać o tym, że promocja serwisu internetowego, aplikacji internetowej to nie jest tylko SEO, czyli optymalizacja pod kątem wyszukiwarek. To są właśnie na przykład obecności na Facebooku, to jest wychodzenie do przodu i jakby głoszenie tej dobrej nowiny, a nie tylko ułatwianie ludziom znalezienia nas. Jakby, przy czym ja zakładam, że to ułatwianie ludziom znalezienia nas to jest w ogóle coś, o czym nie dyskutujemy. Jakby to jest coś, co trzeba po prostu robić, o tym trzeba myśleć, no bo jak się nas nie da znaleźć, no to tak jakbyśmy nie istnieli. Ale to nie jest wszystko, to nie wystarczy. Trzeba zaplanować sobie aktywne szerzenie wiedzy o tym, że coś zrobiliśmy. I kolejny punkt, promocja projektów IT to nie tylko internet. I o tym bardzo często się zapomina. Ja będę podawał jeszcze trochę przykładów, ale pamiętajcie, proszę Państwa, że istniejecie w świecie fizycznym. Macie drukowane materiały, macie siedzibę, na której warto na przykład, nie wiem, wywiesić baner, jeśli można, jeśli zezwala na to umowa najmu na przykład, wywiesić baner z adresem serwisu, który tworzycie. Jeżeli jesteście placówką, którą odwiedza dużo ludzi, upewnijcie się, że adres serwisu, który tworzycie, że informacje o tym serwisie pojawiają się tam w tej placówce. To jest najłatwiejszy sposób na dotarcie do ludzi. Po prostu są ludzie, którzy już do Was przychodzą i już się mogą dowiedzieć, wystarczy im dać szansę, wystarczy im pokazać, że coś zrobiliście. I kolejna rzecz, jakby nawiązując, parafraza z Fight Clubu, pierwsza zasada projektów IT: musi ciągle mówić o Waszych projektach IT. Nie ma czegoś takiego jak za dużo promocji waszego produktu. Nie ma czegoś takiego, że nie piszmy o naszej stronie w tym miesiącu, bo już raz w tym miesiącu pisaliśmy. Ja jestem, okej, ja mam przegięcie w drugą stronę, w sensie ja nawet jestem skłonny przesadzać w tym, ale głównie dlatego, że wiele osób za bardzo się ogranicza, za bardzo nie wykorzystuje potencjału, który ma. Za rzadko, za mało opowiada o tych swoich projektach, w związku z czym ludzie, którzy bardzo chętnie by się o tym dowiedzieli, ludzie, którzy już są zainteresowani, co Wy robicie, tym, co robicie, odwiedzają Was, przychodzą na Wasze eventy, coś z Wami robią, ci ludzie nie mają szansy dowiedzieć się o tym, co innego robicie, bo po prostu im o tym nie mówicie. Nie ma czegoś takiego jak, przynajmniej w moim świecie, nie ma czegoś takiego jak za dużo, albo trzeba się bardzo postarać, żeby przegiąć z autopromocją swoich projektów. Naprawdę za mało się robi w tym zakresie. I ostatni punkt, dziel się i rządź. Mam tu na myśli dzielenie się wiedzą. Najlepszy sposób na promocję tego, co robimy, to jest po prostu opowiadanie o tym w sposób, który dla innych osób może być wartościowy. Podzielenie się własnymi doświadczeniami, przekazanie czegoś z naszego projektu, na przykład oddanie fragmentu, jeżeli stworzyliśmy coś, co musieliśmy stworzyć jako coś dla naszego projektu, jakiś komponent IT na potrzeby naszego projektu, jeżeli nie mamy istotnych powodów, dlaczego nie powinniśmy tego oddać światu, żeby inni z tego też mogli korzystać, to warto to zrobić. Bardzo często projekty, którymi się po prostu dzielimy, bo dlaczego nie, napędzają nam maszynkę, która sprawia, że ludzie się dowiadują o nas, o naszej głównej działalności. Tutaj przykładem jest firma, którą bardzo lubię, mimo tego, że nie jestem w żaden sposób powiązany, zaznaczam, firma Divante, Tomka Karwatki, który oni stworzyli narzędzie, w tym momencie nie pamiętam do czego, do zarządzania marketplace'ami, jeśli dobrze pamiętam, stworzyli to na potrzeby klienta, i uznali, że okej, skoro już to stworzyli na potrzeby tego klienta i klient nie ma z tym problemu, udostępnijmy to światu. Skoro już raz to stworzyliśmy, niech inni robią tego jeszcze raz. Niech skorzystają z tego, co już zrobiliśmy.
nic nas to nie kosztuje, bo i tak nie zarobimy sprzedając tego, sprzedając to od tak, bo nikt tego nie chce kupić. Raczej każdy robi to od nowa, a jak my to oddamy, to już nikt nie będzie musiał tego robić od nowa. I ten miałem jakieś takie kółeczko, mam nadzieję, że słyszeli mnie Państwo dobrze cały czas. I to im napędziło ogromną rozpoznawalność, więc polecam dzielenie się własnymi doświadczeniami, wiedzą, tym, co wytworzyliśmy. Jeżeli to komuś może przynieść wartość, to jest najlepsza strategia, strategia promocyjna, strategia marketingowa, co zresztą warto się przyjrzeć temu, co robi Centrum Cyfrowe, ponieważ często dobrze to robi. I przechodzimy do takich aspektów super istotnych i trudniejszych. Zainteresowani nie będą mogli z tego skorzystać. Już o tym trochę wspomniałem. I tu pierwszy aspekt, czy zainteresowani faktycznie, tu warto sobie zadać to pytanie, które tu wypisałem, na różne sposoby. Czy zainteresowani faktycznie mogą z tego skorzystać? Czy mają prawo do skorzystania z tego, co my im dajemy? Czy powiedzieliśmy im, że mają prawo do skorzystania z tego, co im dajemy? Czy my im to prawo daliśmy? Tutaj przykład mój ulubiony, to są wolne lektury, gdzie od razu z założenia te utwory, które my publikowaliśmy, chociaż moglibyśmy powiedzieć, że są nasze utwory, to jest dzieło zależne i my mamy do tego prawa, przez my, ja się utożsamiam z wolnymi lektorami, mimo tego, że nie jestem powiązany w żaden sposób, ale tworząc to, założyliśmy z góry, że te dzieła będą dostępne do dowolnego wykorzystania dalszego. I to był, swoją drogą, to była bardzo dobra strategia, ponieważ ciężko teraz pobić wolne lektury, w sensie to, trudno zrobić coś, co ma sens, żeby zrobić i byłoby lepsze niż to, co wolne lektury tworzył, ale to zostawię na boku. Upewnijmy się, że faktycznie to, co my dostarczamy, nasi zainteresowani mogą z tego skorzystać. Czy oni faktycznie mogą z tego skorzystać? Czy nie ogranicza ich to, że boją się o swoje bezpieczeństwo? Że na przykład tu przykład, jeżeli tworzymy usługę, która w jakiś sposób korzysta z naszych danych finansowych albo naszych danych osobistych, no to bardzo często nie chcemy tak od takich oddawać. Nie chcemy dawać dostępu na przykład do naszego konta bankowego. Bardzo często w korporacjach ludzie mają ograniczenia formalne. Tu przykład różnego rodzaju aplikacji do wideokonferencji. Problemem wielu korporacji jest to, że mimo tego, że my mamy swoją aplikację do wideokonferencji, to pracownicy nie są w stanie z niej skorzystać. Nie mogą, mają ograniczenia formalne związane z tym, że zabezpieczenia korporacyjne wymagają, żeby korzystali z konkretnej jednej wybranej przez dział IT banku. I takich ograniczeń jest dużo i warto je przeanalizować. Czy kolejne pytanie, czy zainteresowani faktycznie mogą z tego skorzystać? Czy to ma wartość dla tych zainteresowanych? To podałem przykład tej porady prawnej. Czy to, że my udzielimy takiej porady prawnej, czy dajemy to na piśmie? Czy ktoś jest, czy dajemy podstawę prawną do udzielenia takiej, a nie innej porady prawnej? Czy z tą poradą ten, kto z niej skorzystał, ktoś, komu ją daliśmy, jest w stanie jakoś wykorzystać, faktycznie użyć tego? I tu porada prawna to jest może trochę abstrakcyjny przykład, ale inne przykłady to są wszelkiego rodzaju, nie wiem, materiały, którymi się dzielimy, takie drukowane czy elektroniczne. Czy faktycznie ci ludzie, którzy z tego mają korzystać, mogą je wykorzystać? Typu, czy jeżeli publikujemy jakieś publikacje elektroniczne, czy upewniliśmy się, że dostarczamy je w formatach, z których korzystają nasi użytkownicy? Jeśli oni korzystają na przykład głównie z czytników e-booków, to może lepiej dać im format, który jest obsługiwany przez te czytniki. Jeżeli dajemy aplikację mobilną, to czy nasi użytkownicy faktycznie korzystają do tego, co robimy, telefonów? Czy jeżeli ktoś wykorzystuje naszą usługę na budowie, to czy tam faktycznie jest w stanie wykorzystać to, czy ma wartość z tego, co dajemy? I znowu przechodzę do tych ograniczeń takich fizycznych. Czy zainteresowani, którymi mogą być, czy naszymi zainteresowani są na przykład osoby niedowidzące, albo osoby niesłyszące, czy z ograniczeniami ruchowymi, czy właśnie te osoby w specyficznych sytuacjach, czy oni mogą faktycznie z tego skorzystać, ta dostępność. Znowu
polecam webinar, który się jeszcze odbędzie tylko w tym temacie. I ostatnia rzecz, o której warto pamiętać, bo czasami często się o tym zapomina, czy to, co my dostarczamy, występuje w szerszym procesie? Czy do skorzystania z naszej usługi, to często w korporacyjnych, ale też urzędowych sytuacjach się pojawia, że to, co my dostarczamy, jest częścią szerszego procesu. Ktoś coś gdzieś zainicjował się jakiś proces obrotu dokumentami i gdzieś pojawia się nasz serwis. Czy te punkty styku zaprojektowaliśmy w taki sposób, że ktoś z tą informacją, którą ma, na przykład właśnie w pliku Excelowym, czy jest w stanie wgrać te informacje po prostu do naszego systemu, czy musi je przepisać? I w drugą stronę, czy jeżeli my generujemy coś, na przykład jakiś raport, jakieś informacje przydatne tej osobie, jako przykład, baza danych o informacjach turystycznych, ciekawych miejscach turystycznych w okolicy, czy osoba, która zapoznała się, ma już, wybrała sobie, zaznaczyła te rzeczy, które ją ciekawią, czy ma jakiś sposób na wydrukowanie na przykład tych informacji, żeby zabrać ze sobą na wycieczkę? Czy umożliwiamy to? Jeśli nie, no to jest problem. Jeżeli ja muszę wydrukować 30 stron, gdzie na każdej stronie mam 3 zdania o jakimś interesującym obiekcie, bo tak tylko działa serwis, z którego korzystam, to jest problem. To ja nie mam wartości z tego, że skorzystałem z tego serwisu. Kolejna rzecz, czy będą umieli zainteresowani z tego korzystać? Tu kilka takich prawd. Intuicyjne jest to, co już znamy. I to jest taka zasada, że często mówimy o różnych rzeczach, że to jest intuicyjne, to jest mniej intuicyjne i to jest odwieczna wojna osób, które korzystają z komputerów Macintosh, z tymi jabłkami, z osób, które korzystają z Windowsów. Jedni i drudzy mówią, że z komputerów tych drugich absolutnie nie da się korzystać, są kompletnie nieintuicyjne, a z kolei te ich własne komputery to są świetne, super intuicyjne. Ja osobiście jestem użytkownikiem Maca od zawsze, właściwie odkąd pamiętam, od tych pierwszych Maców, które Steve Jobs na pewnej konferencji prezentował. I dla mnie Macintosh jest, ja z niego od zawsze korzystam, wobec tego wiem, jak on działa. Każdy inny system jest dla mnie dziwny trochę. Ale w pełni rozumiem moją żonę, która bardzo długo nie potrafiła kompletnie obsługiwać mojego komputera, bo ile razy do niego siadała, była przyzwyczajona do Windowsa i tu działało wszystko inaczej. I to nie jest problem z tym, że to jest źle zaprojektowane, po prostu ona jest przyzwyczajona do czego innego i dla niej ten jej system, ten mój system nie był intuicyjny. I warto o tym pamiętać w kontekście naszych systemów, ponieważ użytkownicy spędzają 95% czasu na innych stronach, w innych aplikacjach, korzystają z czegoś innego niż to, co my im dajemy. Z czego korzystają? Z Facebooka na przykład. Z Facebooka, niezależnie od tego, co robimy, nawet jeżeli mamy bardzo poważną aplikację dla poważnych ludzi, jest spora szansa, że ci poważni ludzie korzystają z Facebooka albo z Instagrama, albo z Gmaila, albo jeżeli to jest aplikacja korporacyjna, z Office'a, z pakietu Office. To są rzeczy, do których ci ludzie są przyzwyczajeni i nawet jeśli rozwiązania tam stosowane są nieintuicyjne, jakby nie wynikają z jakiejś logiki, ale ci ludzie są do nich przyzwyczajeni, to takie stworzenie tego będzie dla nich intuicyjne. Tutaj przykład Office'a, którym w pewnym momencie zaburzył totalnie sposób, jak się z niego korzysta, i słychać było taki cichy krzyk w wielu urzędach i miejscach pracy na całym świecie, bo ludzie po prostu dostali coś, co jest obiektywnie lepsze, ale dla nich nie było lepsze. I warto o tym pamiętać, na przykład projektując swoją usługę. Róbmy rzeczy tak, jak inne. Warto kopiować pomysły. Akurat w projektach IT zrobienie czegoś dokładnie tak, jak jest gdzieś indziej, nie jest wstydem. To jest wręcz, jeżeli możemy tak zrobić, to tak zróbmy. Jeżeli możemy na przykład wykorzystać taki sam sposób, nie wiem, definiowania wydarzeń, jak w kalendarzu Outlooka czy Google'a, zróbmy to. Warto testować, warto posadzić przy tym, co robimy, nawet jak wymyślamy, nawet jak mamy to na papierze rozrysowane, warto spytać kogoś, co on o tym sądzi. 2-3 osoby, one nam naprawdę bardzo dużo o tym powiedzą. I ostatnia rzecz, tak jak tu zaznaczyłem w ostatnim punkcie, przede wszystkim warto trzymać się sprawdzonych wzorców i otartych ścieżek. W jaki sposób? Tutaj są dwie książki, które bardzo polecam. Pierwszy to jest The Lean Startup, który mówi o tym, w jaki sposób w ogóle realizować tego typu projekty w sposób zwinny, taki, żeby szybko testować nowe pomysły, nowe rozwiązania i stwierdzić, czy w ogóle to, co projektujemy, ma sens. I druga książka, Nie każ mi myśleć, Steve Krug, o tym, w jaki sposób
na szybko sprawdzać, czy to, co projektujemy, czy to, co tworzymy, będzie łatwe w użyciu. I takich kilka tutaj, proszę sobie zajrzeć do tej prezentacji później i ewentualnie jestem w stanie podesłać te linki. To jest stare, ale bardzo aktualne takie zasady heurystyczne, takie pytania, na które warto sobie odpowiedzieć, projektując coś, które mówią, które podpowiedzą nam, co trzeba zrobić, żeby z naszego rozwiązania się dobrze korzystało. I biblioteki wzorców. Tak jak mówię, już powiedziałem, warto korzystać z już istniejących rozwiązań i nie wymyślać koła od nowa. Jest mnóstwo takich miejsc w internecie, gdzie ludzie spisują i organizacje spisują sposoby, w jakie warto budować aplikacje. Przykład, logo na naszej stronie internetowej powinno być w lewym górnym rogu. Po prostu, jeśli nie mamy jakiegoś istotnego powodu, żeby zrobić to gdzie indziej, niech ono będzie tam i kliknięcie w logo niech nas przenosi do strony głównej. I to jest jeden ze wzorców projektowych, który na stronie tego typu, jak tutaj pokazuję, można odnaleźć. Ale są też wzorce tworzone przez twórców oprogramowania, Google, Microsoft, Apple, oni wszyscy mają swoje instrukcje, w jaki sposób tworzyć aplikacje, które będą dobrze współpracowały z ich urządzeniami, z ich ekosystemami. Warto się z tym zapoznać, myśląc o swoim własnym rozwiązaniu. Kolejna rzecz, ja się trochę spieszę, bo już widzę, że czas tam się kończy. Ja przepraszam, pewnie 5 minut przedłużę, ale chciałbym do wszystkiego dojść. To nie będzie działać tak, jak powinno. Już o tym chwilę mówiłem. Przede wszystkim warto zaplanować, że to jest testowane. Czyli jak to budujemy, że ktoś klika w to regularnie i sprawdza, czy to, co zostało dostarczone, czy faktycznie działa. Warto sprawdzać po zmianach. To, że coś działało miesiąc temu, wcale nie oznacza, że nadal działa. Warto regularnie sprawdzać wszystkie funkcjonalności w systemie, czy cały czas działają. Systemy informatyczne są skomplikowanymi maszynami takich naczyń połączonych, gdzie mała zmiana w jednym miejscu może przynieść katastrofalne skutki w innym miejscu i trudno to przewidzieć. Dlatego warto regularnie przeklikać się przez cały system i sprawdzić, czy wszystkie funkcjonalności działają, a do tego warto mieć plan testów, warto spisywać, co w naszym systemie, co w naszym rozwiązaniu musi się udać zrobić, po to, żeby się faktycznie zrobić dało. Na jakich urządzeniach to powinno działać? Musimy to sobie zaplanować, czy na dużych monitorach, czy na małych telefonach. Warto od razu zaplanować, w jakich środowiskach testujemy. I ta ostatnia kwestia, o której już wspominałem. Warto się upewnić, czy nie będzie tak, że operacja się udała, pacjent zmarł. Że jakby dostarczyliśmy produkt, który jest potrzebny i wartościowy, ale tej osobie nie o to chodziło. Nie tego się spodziewał. Nie może skorzystać z tego, co mu daliśmy, bo na przykład nie daliśmy tego w odpowiedniej formie. A jedyny sposób na to finalnie, żeby się temu upewnić, to jest po prostu to sprawdzić. Dlatego ja często lubię, zanim zacznę tworzyć jakikolwiek system, jeżeli ten system ma wyprodukować jakiś, nie wiem, raport, zestawienie, czy nie wiem, plan wycieczki, to lubię zacząć od końca. Czyli najpierw stworzyć, samemu sobie narysować, wygenerować coś takiego i pójść do 3-4 osób, pokazać im to, powiedzieć, słuchaj, jak coś takiego mój system by robił, czy to według ciebie jest okej? Okay? Zobacz, czy umiesz tego użyć? Czy w takiej wersji jesteś w stanie z tego skorzystać? I bardzo często się okazuje, że komuś daje coś takiego na papierze, a ktoś mówi, wiesz, to fajne, ale ja to potrzebuję wprowadzić do komputera, więc jakbyś mi dał plik, to ja chcę wgrać plik, a mogę wgrywać pliki w formacie Excela i tylko w takim konkretnym formacie, więc super, jakbyś dał mi to w tym dokładnie formacie. Warto to mieć na pewno na uwadze. Kolejna rzecz, organizacja tego nie będzie potrzebować. I tu warto, przede wszystkim, ja mam taką żelazną zasadę, jak coś nie jest spisane, to nie istnieje, bo tydzień po spotkaniu, tydzień po ustaleniach, każda osoba uczestnicząca w ustaleniach pamięta te rzeczy trochę inaczej, łącznie z nami. Dlatego wszystkie rzeczy powinny być spisane. I tu są takie pytania, na które warto sobie odpowiedzieć przed startem projektu i mieć to wpisane, jeszcze raz zaznaczam. Gdzie jest spisane to, dlaczego my to w ogóle robimy? Po co? Co nas w ogóle skłoniło do tego, że to robimy? I czasem słuszną odpowiedzią jest, bo dostaliśmy na to grant. Jakby nie chcemy, ale akurat na to dostaliśmy grant i to musimy zrobić. I warto wtedy sobie zadać drugie pytanie, okej, co będziemy z tego mieć? Dostaliśmy grant na coś,
co możemy z tego wykorzystać, na czym nam głównie zależy z tego. Niezależnie od tego, jakby ten przykład z grantem to jest przykład taki trochę patologiczny, że akurat na to dostaliśmy grant, więc to zrobimy, ale w każdym innym przypadku też warto mieć spisane, dlaczego my to robimy, dlaczego w ogóle tracimy na to czas, dlaczego nam na tym zależy, co będziemy z tego mieć. Warto się zastanowić, jak z naszego punktu widzenia dla nas zmieni się świat, gdy to zrobimy. Jeżeli na to pytanie nie potrafimy sobie odpowiedzieć, to jest szansa, że nawet jak zrealizujemy ten projekt, to zapomnimy o nim, będzie to taki niechciany kartofel, który będziemy przerzucać sobie z rąk do rąk, no bo nikt nie będzie chciał tego dokończyć. Bardzo ważne pytanie, oj, coś mi się slajdy przerzuciły, bardzo ważne pytanie, czy możemy tego nie robić? I warto sobie na to odpowiedzieć. To jest bardzo poważne pytanie, czy możemy nie robić nowej strony internetowej, czy możemy zrobić zamiast tego stronę na profil na Facebooku. I kolejna rzecz, w jaki sposób podejmujemy decyzję o zakończeniu tego. Warto sobie o tym odpowiedzieć na samym początku. To jest takiego zarządzania projektami, kwestia tego, czy regularnie sobie odpowiadać na to, czy tworzenie tego nadal ma uzasadnienie biznesowe. I to jest przykład tego, w jaki sposób można to spisać. To jest akurat przykład z wolnych lektur, gdzie zaczynaliśmy, jak zaczynaliśmy je tworzyć, spisaliśmy sobie takie zasady, dlaczego my to robimy, po co to robimy i jak chcemy to zrobić. Ja przepraszam, że będę przeskakiwał, bo już mam mało czasu. Chętnie jutro rozwinę te wątki, na przykład dalej, jeśli będą Państwo zainteresowani. I najważniejsza kwestia, czy to będzie komukolwiek potrzebne? I tu najważniejsze pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć, to jak ludzie radzą sobie obecnie z brakiem tego? No bo jeżeli tego nie ma, jeżeli musimy to stworzyć, to ludzie sobie jakoś radzą. Jeżeli chcemy komuś stworzyć narzędzie do zarządzania zadaniami, to ludzie jakoś obecnie sobie radzą, na przykład mają swoje notatniki, warto to wszystko przeanalizować. I warto się zastanowić, ok, co w tych rozwiązaniach sprawia najwięcej problemów, co daje najwięcej korzyści, jakie to są korzyści. Warto o tym, może te korzyści powinniśmy skopiować, żeby nasza aplikacja miała sens. Jeżeli tych korzyści nie damy, to jest szansa, że nasza aplikacja nie będzie miała sensu, to nasza strona. Czego faktycznie potrzebujemy? I tutaj ja bardzo często zniechęcam do tworzenia aplikacji, zwłaszcza aplikacji mobilnych. To są super rzeczy, ale większość organizacji po prostu ich nie potrzebuje. Do większości projektów nie potrzebujemy strony internetowej. Czasem wystarczy po prostu blog na jakiejś publicznej platformie. Jeżeli chcemy się dzielić wiedzą, to może warto wykorzystać platformę, którą ktoś stworzył, a nie tworzyć nową tylko dla siebie. Może wystarczy profil na Facebooku czy na Instagramie. Jeżeli dzielimy się, my chcemy zrobić stronę, na której ludzie będą mogli, nie wiem, oglądać obrazy z naszej galerii, to może warto zacząć od innej platformy. Oczywiście to wiąże się z wieloma zagrożeniami, tego, że korzystamy z czyjejś platformy, a nie z naszej, ale nadal z punktu widzenia budżetowania, harmonogramu i w ogóle sprawdzenia tego, czy to ma sens i czy ktokolwiek jest tym zainteresowany, warto najpierw zainteresować się, czy na przykład nie wystarczy zrobić profilu na Instagramie. Jeśli on będzie popularny, to wtedy może warto dopiero zacząć robić stronę. I coś, o czym się zapomina, co jest najskuteczniejszą metodą nadal komunikacji z ludźmi, to jest newsletter. Na bardzo wiele kwestii typu chcielibyśmy mieć stronę internetową, żeby ludzie mogli tam o nas czytać, odpowiedzią jest, zróbcie sobie najpierw newsletter. Jak będziecie mieli co ludziom mówić, to po pierwsze wy się będziecie im przypominać, a po drugie, jeżeli oni to będą czytać, to wtedy może jest szansa, że oni chcą mieć stronę, na której mogą te informacje odszukać, nie w drugą stronę. No i przy takim odpowiadaniu na pytanie, czy komukolwiek to będzie potrzebne, warto sobie stworzyć konkretnego użytkownika, który konkretną osobę, która ma z tego skorzystać i zastanowić się, w jaki sposób ona będzie z tego korzystać. Coś mi się tu dziwnego pojawia, że przekroczyłem już termin, ale mam nadzieję, że jeszcze 3 minutki mam. I to jest przykład tego, w jaki sposób możemy stworzyć tą konkretną osobę. To jest z projektu, który ja tworzyłem, gdzie stworzyłem konkretną osobę, oczywiście ja ją sobie wymyśliłem i mówię, projektuję dla tej konkretnej osoby, dla tego człowieka projektuję mój system i wszystkie rzeczy, wszystkie funkcjonalności, o których dalej myślę, mówię, ok, czy ta osoba tego potrzebuje, czy ta osoba, którą tu wymyśliłem, na pewno skorzysta z tego, co chcę mu dostarczyć. I to jest tak zwany goal-based design. To nie ja wymyśliłem oczywiście.
to są książki, z którymi warto się zapoznać. Te dwie pierwsze to jest ta sama książka, tylko po angielsku i po polsku. Wariaci rządzą domem wariatów. Bardzo polecam, żeby zrozumieć takie podejście do projektowania systemu właśnie z punktu widzenia, ok, co ta moja aplikacja, co to coś, co ten mój projekt ma dać komuś i komu? Komu konkretnemu? Jak on ma z tym moim produktem żyć? I kolejna rzecz, o której warto się zastanowić w tym, kto i w jaki sposób będzie z tego korzystał, to musimy sobie uzmysłowić, że jest taki proces, który ludzie muszą przechodzić, to znowu nie ja wymyśliłem, tylko to jest z tego bloga proces zaprojektowany, gdzie użytkownik musi przeskoczyć kilka procesów. Ja go obrazuję w ten sposób, bo to lepiej pokazuje trudność przeskakiwania na kolejne etapy. Ludzie są nieświadomi tego, co my dostarczamy, potem są zainteresowani, potem muszą pierwszy raz korzystać, potem muszą regularnie korzystać, a potem staną się takimi pasjonatami i będą się chwalić tym, że z tego korzystają. Każdy z tych etapów musi być zaprojektowany, musimy się zastanowić, co sprawi, że nasi użytkownicy wkroczą na wyższy poziom. O tym już nie będę mówił. Na końcu jest proces, który pokazałem Państwu tak po prostu, żeby wiedzieć, jaki proces ułatwia myślenie o tym, jak to zrobić, żeby było dobrze, jak uniknąć tych problemów, o których mówiłem, tych sześciu ostatnich. I skończył mi się czas, więc nie będę go w tym momencie rozwijał, ale jutro, jeśli Państwo będą zainteresowani, to chętnie jeszcze 15 minut o tym, czy tam 10 ukradnę z tego jutrzejszego dyżuru, żeby rozwinąć szerzej ten wątek. Krzysiek, ja pozwolę przerwać na chwilę, dlatego że właśnie pojawiają się tutaj głosy na czacie, że to jest akurat najlepsze, więc nie wiem, co Państwo na to, ale jeżeli streściłbyś to w 5 minutach, to wydaje mi się, że nie byłoby przeciwwskazań do tego, żebyś właśnie o tym jeszcze chwilę opowiedział. Jasne. Jeśli Państwo, może zróbmy tak, ci z Państwa, którzy mają jakieś inne obowiązki, to oczywiście zrozumiemy, jeśli Państwo opuszczą pokój spotkań. Bardzo dziękuję za udział. Będę się dalej kontaktować z Państwem w sposób mailowy, ale to oddam Ci jeszcze głos, Krzysiek, może dokończysz opowiadać o tym wątku. Tak. Ja mam jeszcze czas, postaram się szybko o tym opowiedzieć, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś nie może teraz zostać, to ja chętnie, a nawet ja lubię o tym opowiadać, więc proszę się ze mną kontaktować, a chętnie nawet osobiście o tym opowiem. Wrócę do tego. Zacząłem od tego, że projektujemy pod konkretne osoby. Musimy się zastanowić, okay, kto konkretnie ta osoba, ten człowiek ma skorzystać z naszego systemu. Tutaj akurat jest persona stworzona dla systemu poszukiwania pracy i to jest taka, akurat to był system, który był tworzony dla Angolii i Kenii, jeśli dobrze pamiętam. No i to była taka osoba, która powstaje, to jest oczywiście wymyślona osoba, ale ona nie powstaje zupełnie na ziemi tak z palca, tylko na podstawie rozmów z ludźmi, którzy mogą wykorzystać z naszego systemu i z ludźmi, którzy tworzą ten system, z organizacją, która to zamawiała, kim są ci ludzie, dla których oni to tworzą. Stworzyłem sobie taką osobę po to, żeby uniknąć tak zwanego problemu elastycznego użytkownika. I tutaj taki przykład, który zresztą pochodzi z tej książki Wariaci rządzą domem wariatów, to jest przykład, jeżeli chcemy stworzyć samochód, który jest jednocześnie sportowym, rodzinnym, terenowym, oszczędnym, miejskim samochodem na długie międzynarodowe wycieczki, ładownym, ale zgrabnym, zwinnym. Dla każdej z tych cech, którą wymieniłem, samochodu, znajdzie się pokaźna grupa ludzi, którzy powiedzą, tak, ja tego potrzebuję, ja dokładnie taki samochód chcę, ja chcę samochód sportowy. Ktoś inny powie, ja chcę samochód rodzinny, ja chcę tam zapakować moją 4-5. Przerwało nam Ciebie. Krzysiek? Proszę Państwa, mamy jakieś zakłócenia. Krzysiek, nie słychać Cię. Nie słyszymy Cię. Może jeszcze raz się zaloguj, może wyjdź z pokoju i wejdź jeszcze raz. Czy teraz mnie słychać? Tak. Kontynuuj. Przepraszam najmocniej, zdechły mi słuchawki w międzyczasie. E...
Krzysztof? Skończyłem. Co? Na czym skończyłem? Czy mogłabyś mi przypomnieć? Podałeś metaforę Samochodu. Tak. Na każdą z tych cech, o których opowiedziałem, znajdzie się ktoś, kto powie tak, ja dokładnie takiego samochodu potrzebuję. Ale jeżeli będziemy próbować zrobić ten samochód dla wszystkich, to będzie bardzo zły samochód. Zresztą takie próby były. I są przykłady bardzo złych samochodów, które właśnie w ten sposób został stworzony. I dlatego też w naszych systemach warto sobie i jest szansa, że chcemy obsłużyć te wszystkie osoby, ale dla tych osób potrzebne są inne samochody. I tak samo z naszymi systemami. Bardzo często się może okazać, jak się zastanowimy, dla kogo tworzymy dany samochód, że potrzebujemy trochę różnych systemów. Jeżeli taki przykład bardzo częsty i znowu sztandarowy, kim innym jest szef, który zamawia system, kim innym jest pracownik, który z tego systemu ma korzystać. Warto brać pod uwagę obie te cechy i inne rzeczy są ważne dla tych dwóch grup. Warto to wziąć pod uwagę. Ja w szczególności prowadziłem projekt dla dużej sieci handlowej, gdzie oczywiście projekt był zaczęty przez dyrektorów regionalnych tej sieci. Oni powiedzieli, jak oni sobie wyobrażają, że ich pracownicy będą z systemu korzystać. 3 miesiące później po warsztatach i warsztatach na sklepach pracy z tymi pracownikami zmieniliśmy, może nie kompletnie, ale w dużej mierze wizję tego produktu, bo wymagania tych konkretnych użytkowników były po prostu inne niż się tym osobom wydawało. Więc warto zaplanować dla konkretnych ludzi, w jaki sposób oni będą korzystać. I kolejna rzecz, warto zaplanować, jak oni przejdą tą ścieżkę od tego, że nic nie wiedzą o naszym produkcie, po to, że z pasją z tego produktu korzystają. Skąd się o tym dowiedzą? Czy z reklamy, czy od kogoś, czy pójdziemy do niego na przykład? To jest najprostsza forma, o której się bardzo często zapomina. Jeżeli tworzymy system dla dzieci w bibliotekach szkolnych, najłatwiej do tych dzieci dojść, idąc do biblioteki szkolnej i mówiąc im o tym, po prostu idąc tam, gdzie oni są. Ale każdy z tych płotków, który tutaj pokazałem, albo tych stopni, które tu pokazuję, to są funkcjonalności albo działania, albo cechy, które dostarczamy do oprogramowania, które sprawiają, że jesteśmy w stanie przekierować ich wyżej i o każdym z tych elementów warto pamiętać i trzeba się osobno zastanowić, co robimy, żeby ten element zaspokoić. Czyli jeżeli ktoś już jest zainteresowany, w jaki sposób, tu mówiłem o tym ułatwianiu korzystania, jeżeli ktoś już wszedł na naszą stronę i jest zainteresowany, czy ułatwiamy mu pierwsze użycie z tego systemu, czy najpierw wymagamy, żeby wypełnił 3-stronicowy formularz i podał nam wszystkie dane łącznie z numerem buta? Jeśli tak, to wiele ludzi z tego nie skorzysta. Jeżeli wystarczy, że klikniemy zacznij korzystać, ktoś już może korzystać, a dane potrzebne nam do na przykład zidentyfikowania tego użytkownika poda nam później, gdy stwierdzi, że to jest dla niego przydatne, to jest zdecydowanie lepszy sposób. W jaki sposób ten człowiek będzie regularnie z tego korzystał? Czy korzystamy z jakichś narzędzi, żeby przypomnieć mu o naszym istnieniu? Czy wysyłamy mu regularne maile? Czy wysyłamy mu maile, hej, nie było cię u nas już 5 dni, może chciałbyś znowu coś sprawdzić? I to są takie funkcjonalności, o których warto pamiętać i na każdym z tych etapów jest masa rzeczy, o których trzeba pamiętać i planując ten projekt, który tworzymy, planując nasz produkt, nie można tego pomijać, bo jest szansa, że zbudujemy coś, co jest fajnym produktem, ale pominęliśmy na przykład ten element, że okej, żeby ktoś z tego w ogóle skorzystał, to musi się o tym dowiedzieć, to musi wiedzieć, że to istnieje. I drugi model, którym warto mieć w głowie, jak się zastanawiamy, czego będą potrzebowali ci nasi użytkownicy, znowu, tu jest adres, gdzie to jest lepiej opisane, każdy z tych elementów, to jest tak zwany honeycomb, który określa cechy produktu, o których musimy pamiętać i w jaki sposób je zaspokajamy. Powinniśmy odhaczyć sobie każdy z tych elementów, tych nie krążków, wielokątów, odhaczyć, czy na pewno przemyśliliśmy w naszym projekcie, dlaczego ten projekt jest wartościowy dla naszych użytkowników. Czy usable, czy zadbaliśmy o to, że oni będą mogli z tego skorzystać? Findable, czy zadbaliśmy o tym, że oni będą mogli go znaleźć? Credible, czy zadbaliśmy o to, że oni będą mogli mu zaufać? Jeśli jesteśmy instytucją, która przekazuje jakieś informacje, nie wiem, interpretacje podatkowe, czy zadbaliśmy o to, że nasi użytkownicy będą mogli zaufać tym informacjom? Accessible, to o czym mówiłem o dostępności. Czy zadbaliśmy o to, że użytkownicy będą mogli w ogóle z tego skorzystać?
desirable. I to jest coś, czy użytkownicy wiedzą, że tego potrzebują, czy czasem musimy im powiedzieć, oni mogą nie wiedzieć nawet jeszcze, że tego potrzebują. To jest przykład iPada. Krzywa, który był lepszy 10 lat temu, ale 10 lat temu, jak iPad wchodził na rynek, nikt nie potrafił za bardzo sobie wyobrazić, po co mi takie urządzenie jest potrzebne. Apple musiało wykreować te potrzeby i zrobiło to całkiem nieźle. W wielu produktach musimy wykreować te potrzeby, uświadomić ludziom, dlaczego to, co im zrobili, to, co im dajemy, może poprawić ich życie, może zrobić im coś dobrego. I tu jest taki proces, który szybko przez niego przejdę. Pierwsza rzecz, to co oznaczyłem, że warto stworzyć jak najszybciej, często zaglądać i aktualizować w razie potrzeb. Spisać to manifesto, czyli dlaczego to robimy, po co to robimy, o co nam chodzi w tym, że to robimy. Cele biznesowe czy organizacyjne. Jak, czy proces ma nazwę własną? Nie, to jest mój proces. To jest jakiś miks różnych procesów. Generalnie goal-based design wiele z tych rzeczy pokrywa, ale to jest taki miks różnych procesów user-centered design. Zresztą o tym też wiem, że będzie osobne webinarium o tych wszystkich procesach i zachęcam do wysłuchania, bo one będą mówić trochę w szczegółach o tym, co ja w tym procesie zawarłem. Więc manifesto, cele biznesowe, organizacyjne i ważne, to trzeba mieć spisane, co będziemy mieć z tego, że zrobimy ten projekt, jakie będziemy mieli korzyści, bo żebyśmy wiedzieli, że potem o tych korzyściach musimy pamiętać, musimy wiedzieć, zadbać o to, żeby je osiągniemy. No i persony, potrzeby i cele. Tu już nie będę wchodził teraz w szczegóły, to już jest bezpośrednio goal-based design, czyli persony, ich potrzeby i cele, w jaki sposób zadbać, że ci ludzie, dla których to projektujemy, faktycznie będą mogli zrobić to, co chcą. I tu ważne rozróżnienie potrzeb i celów. Nikt nie wchodzi na naszą stronę, żeby jej sobie poużywać. Nikt nie wchodzi, chętnie bym sobie wszedł na taką stronę i sobie na niej poklikał. Ludzie wchodzą i korzystają z tych naszych aplikacji, wchodzą na nasze strony, żeby coś zrobić. W przypadku tej persony, którą ja pokazywałem, nam celem było znalezienie pracy. Ja chcę znaleźć pracę, ja nie chcę pokorzystać sobie z systemu ofert, nie chcę sobie powyszukiwać ofert, ja chcę znaleźć pracę. Jeżeli ten system pokaże mi dokładnie jedną ofertę i to jest ta oferta, to ja nie chcę niczego wyszukiwać, niczego przeglądać. Jeżeli to będzie oferta dla mnie, to jest najlepszy system, jaki mógłby być. I warto to mieć w głowie, myśląc o tym, co ten system musi robić i w jaki sposób go projektować, o tych celach, co nasi użytkownicy faktycznie chcą osiągnąć, co chcą zrealizować. Potem mamy dwa kolejne procesy, to jest analiza otoczenia i pozycjonowanie. To jest ważne, to co powiedziałem, 95% czasu nasi użytkownicy spędzają poza naszym systemem, korzystają z innych aplikacji, z Office'a, z poczty, z wyszukiwarki, z portali informacyjnych. Jeżeli jesteśmy instytucją kultury, nie wiem, muzeum, ludzie pewnie korzystają ze stron innych muzeów. Jak my wyglądamy obok tych stron? Czy nasza strona działa tak samo jak inne strony muzeów? Czy ma te same funkcjonalności? Czy jak ktoś wejdzie na naszą stronę, a zna inną stronę muzeum, czy łatwo się odnajdzie na naszej stronie? I tu istotne jest, nie wiem, jakby powtórzę to jeszcze raz, nie wymyślajmy koła na nowo. I takie pozycjonowanie. Jeżeli tworzę aplikację, która pomaga ludziom zarządzać finansami, jak oni obecnie zarządzają finansami? Jak wpisuje się w ten proces? Co faktycznie pomaga? Może wystarczy, że zoptymalizuję jedną jakąś rzecz. Może wystarczy, że ja ułatwię pokategoryzowanie tych wydatków. Może wystarczy, jeśli dam jakieś przypomnienia albo ułatwię proces odkładania pieniędzy. Warto się dobrze spozycjonować w tym procesie i nie próbować robić wszystkiego. Warto pamiętać o tym, że ludzie korzystają z innych rzeczy i będą z nich korzystać. I musimy się wpisać w ten kontekst. I cykl życia, czyli to cykl życia to jest to. Czyli w jaki sposób ludzie przechodzą do częstego korzystania z naszej aplikacji. To warto to raz opracować i pracować nad tym cały czas. Jak tworzymy tą aplikację, zmieniać to non-stop o nowe informacje, których się dowiadujemy, to jest coś, co powinno żyć. To powinniśmy utrzymywać sobie gdzieś albo na tablicy, jeśli pracujemy w jednym biurze, albo w jakimś dokumencie, na przykład Google, czy innym współdzielonym dokumencie. Każdy ma do tego dostęp i dopisujemy tam swoje wnioski, zmieniamy tam, wpisujemy nowe pomysły, skreślamy stare. I tu już jest konkretne wykonanie, warto o tym pamiętać, żeby tworzyć makiety i wireframes, to takie szkice, często ołówkiem rysowane, jak to coś powinno wyglądać. Prototyp interakcji to jest takie markowane, często znowu na papierze, ok, kliknę to przechodzę na tę stronę, kliknę to otwiera mi się takie coś.
przesunę tutaj ten klocek na ten element i wtedy pojawi mi się takie okienko. Tu wgram plik i wtedy pojawi mi się takie okienko. Taki projekt interakcji, jak to działać i uwaga, to najlepiej jak to robimy cały czas na kartce i na papierze. Im mniej inwestujemy na tym etapie i przetestujemy to i z kimś przegadamy, bo cały sens robienia tego jest taki, żeby to z kimś przetestować, żeby komuś pokazać i powiedzieć, hej, zobacz, jak to by tak działało, to co o tym sądzisz, jak to byś zrobił inaczej, jak według ciebie by to działało. To oczywiście, ja mógłbym 3 godziny gadać o tym tylko, jak to testować, bo to jest sztuka sama w sobie, ale warto to robić, nawet jak się tego nie umie. Każdy intuicyjnie jakoś to zrobi i to jakoś jest dużo lepsze niż nie robienie tego wcale. I ostatni, jakby w tej kolejności dobrze, żeby to powstawało oprócz ostatniego, czyli mamy makiety takie szkicowane, potem prototyp, gdzie znowu nawet na kartkach papieru łączymy te elementy w całość, pokazujemy całość projektu i potem mamy ten projekt wizualny, już grafikę faktyczną, którą tworzy grafik i pokazuje nam, jak ten produkt ma wyglądać finalnie. I znowu, póki robi to grafik, a nie zespół programistów, to jest dużo tańsze niż, ten grafik na pewno mniej kosztuje niż ten zespół programistów i łatwiej jest mu wprowadzać zmiany na tych grafikach niż temu zespołowi programistów. Dlatego warto to robić wcześniej, zanim programiści zaczną pracować. Ale to wszystko warto robić w porozumieniu z projektem, z programistami, żeby równolegle powstawał taki projekt techniczny i organizacyjny, żeby ci programiści powiedzieli, słuchajcie, fajne macie pomysły, ale jakbyście zrobili to odrobinę inaczej, to byśmy to zrobili dużo taniej. To ja na przykład, to jest moja 90% mojej czasy, mojej pracy, to jest rozmawianie z programistami i z klientem, mówiąc, słuchajcie, to co tu wymyśliliście jest świetne, to jest świetny pomysł, ale gdybyśmy zrobili to trochę inaczej i to robi trochę mniej niż wy byście chcieli, ale to pierwsze zajmie nam 3 miesiące, a to drugie 3 dni. Czy na pewno chcemy robić to pierwsze? Może najpierw zróbmy to, co jesteśmy w stanie zrobić w 3 dni, zobaczmy, czy to w ogóle ma sens, czy ktokolwiek z tego korzysta. Jak będzie potrzeba, to zainwestujemy 3 miesiące w zrobienie tego lepiej. Do tego potrzebujecie rozmawiać z programistami. Oni wam powiedzą, i to dobrymi programistami. W sensie tutaj to nie może być jakiś początkujący programista, musi być ktoś, kto w slangu się nazywa architekt oprogramowania, który rozumie konstrukcję tego oprogramowania i jest w stanie wam powiedzieć, co jest tańsze, co jest łatwiej zrobić, co jest trudniej, a co można po prostu złożyć z gotowych klocków. Najlepsze oprogramowanie jest takie, gdzie składamy je z gotowych klocków i wypuszczamy tanio w miesiąc i nie robi dokładnie tego, co chcemy, nie wygląda dokładnie, jak byśmy chcieli, ale jesteśmy w stanie sprawdzić, czy w ogóle jest sens to budować i czy ktoś z tego będzie korzystał. Ostatnia rzecz, bo wszyscy o tym zapominają. Od małych organizacji po wielkie korporacje, każdy tego typu projekt musi mieć swojego product ownera. Kogoś, kto odpowiada za to, że ten projekt, jak ten projekt funkcjonuje i jak ten projekt zostanie dowieziony. I on to jest ta jedna osoba, która podejmuje decyzje. Oczywiście nie musi podejmować ich osobiście. Bardzo często ja byłem product ownerem, decyzje podejmował klient, ale to było moim obowiązkiem, żeby te decyzje zostały podjęte, żeby klientowi wytłumaczyć, w jaki sposób, co wpływa na te decyzje, jakie są konsekwencje, ale te decyzje były podejmowane. I bardzo wiele zespołów nie ma tego product ownera, albo ma zespół, który podejmuje decyzje i to jest bardzo zły pomysł. To jest takie ostatnie przesłanie. Warto mieć product ownera w zespole, który jest osobą odpowiedzialną nie za to, żeby wszystko wymyśleć, nie za to, żeby ten projekt doprowadzić do końca, za to, żeby ten projekt się posuwał do przodu i żebyśmy kontrolowali te wszystkie elementy, o których mówiłem na początku. To jest osoba, która ma kontrolować tę listę, żeby upewnić się, że projekt nie zmierza ku klęsce. Tu się pojawiło hasło design thinking. Tak, to jest skomplikowane. W sensie akurat hasło design thinking jest bardzo szerokim pojęciem. Nie chcę zaczynać, bo tu relacje są skomplikowane, ale to jest dobry trop. Design thinking to jest dobry trop. Ja tutaj trochę powiem, że akurat te wszystkie rzeczy będą poruszane jutro. Krzysiek, dam ci podziękować i wtedy jeszcze powiem kilka słów o tym, co nas czeka w kolejnych webinarach. Tak, bardzo przepraszam za przedłużenie. Miałem nadzieję, że się trochę bardziej sprężę, ale jeżeli cokolwiek za mało powiedziałem, chętnie opowiem jutro. Tu są namiary na mnie, mogą się Państwo ze mną kontaktować. Ja w najbliższym czasie mam trochę dużo rzeczy do roboty, ale na pewno jak to Państwo do mnie napiszecie i
i macie jakieś dodatkowe pytania, że nie wiem, nie macie czasu jutro albo chcecie porozmawiać osobiście, chętnie na wszystkie pytania odpowiem, więc proszę się nie przejmować, nie krępować, żeby ze mną się ewentualnie tutaj kontaktować. Tak, i jutro się widzimy o 9:00, chętnie rozwinę jakieś wątki. Ja tą prezentację już przekazałem, więc można ją już rozdystrybuować i jakbyście Państwo mieli jakieś pytania do konkretów, chcielibyście, żebym coś rozwinął szerzej, o czymś więcej opowiedział, albo po prostu, jak macie pomysły, jak wykorzystać jutrzejszą godzinę, to jutro jestem dla Państwa, a tak jak mówię, ten czas możemy sobie jeszcze rozszerzyć później i bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że to się przyda. My bardzo dziękujemy. Ja w imieniu całego Centrum Cyfrowego, ale też w imieniu Państwa, sądząc po głosach, które pojawiają się na czacie, to było świetne i kompleksowe przygotowanie, które bardzo wszystkim przypadło do gustu. Jak najbardziej roześlę wszystkim prezentację, ale dodam, że na podstawie tych wszystkich materiałów, które dzisiaj Krzysztof omówił, my przygotujemy również broszurę taką edukacyjną, trochę poszerzoną w niektórych wątkach. Także proszę potraktować tą prezentację jako notatki z dzisiejszego webinarium, a produkt końcowy w postaci takiej broszury edukacyjnej, która w ogóle traktowałaby o dzisiejszym temacie dzisiejszego webinarium, będziemy też informować o momencie, w którym zostanie ona opublikowana na stronie Transformatorów Kultury. Dzięki, Krzysiek, że poruszyłeś dużo różnych wątków i zwracałeś uwagę na to, że niektóre z nich będą szerzej omawiane na kolejnych webinariach, bo jest to faktycznie prawda. Już na kolejnym webinarium, które będzie w najbliższy czwartek, tak, w czwartek 1 października o 10:30 mamy kolejne webinarium z naszego cyklu, które będzie mówiło właśnie o tych metodykach prowadzenia prac IT w instytucjach kultury, w tym właśnie metodyki zwinne, które poruszył Krzysztof, User Center Design, wizja produktu i organizacja zespołu. Także zapraszamy bardzo serdecznie na kontynuację już w czwartek o 10:30. Ja porozsyłam Państwu również przypomnienie i linki do tych kolejnych webinariów, a jeśli chodzi o jutrzejsze konsultacje, ja na samym początku wysyłałam linka do dyżuru Krzyśka, wyślę go ponownie teraz na czacie, ale zostanie także wysłany do Państwa drogą mailową. Bardzo dziękujemy. Cieszę się, że tak produktywnie spędziliśmy te prawie 2 godziny. Ja jeszcze dodam na koniec, że odnośnie tych rzeczy, o których mówiłem i poruszanych przeze mnie kwestii, Centrum Cyfrowe w ostatnich latach też produkowało trochę materiałów i tą wiedzą się dzieliło, bo my już też współpracujemy od samego początku, od 10 lat istnienia Centrum, więc polecam szukać na stronach Centrum i przeglądać, co zostało już wyprodukowane, bo tam jest dużo wartościowej i przydatnej wiedzy już. Ja dopowiem tutaj, że prowadzimy taką stronę jako Pracownia Otwartej Kultury, prowadzimy Transformator Kultury, na której to stronie również dzielimy się takimi dobrymi praktykami i pokazujemy projekty IT, które zrealizowaliśmy z różnymi instytucjami kultury. Jeżeli mają Państwo jakieś pomysły albo problemy w przygotowaniu różnych swoich produktów IT, albo mają Państwo właśnie pomysły, które chcieliby Państwo przedyskutować, to też polecamy siebie jako taki hub, który konsultuje i wdraża projekty IT w instytucjach kultury. Także podesłałam teraz Państwu na czacie stronę Otwartej Kultury, ale bardzo chętnie wyślę ją Państwu również mailem. No to w takim razie dziękujemy Państwu. Dziękuję i zapraszam na jutro. Tak, nagrania też będą, dodam, bo teraz pojawiły się jeszcze ostatnie pytania. Nagranie również po montażu, także podejrzewam, że dopiero w ciągu najbliższego miesiąca będzie to nagranie opublikowane na stronie Otwartej Kultury, właśnie Transformatora Kultury, czyli w linku, który Państwu już podesłałam. Te nagranie z dzisiejszego webinarium i z pozostałych będą dostępne online. Będziemy informować Państwa mailem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję i zapraszam na jutro.